The music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin, and ending in a bloody mess, pregnancy tests and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. Their children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. Identify the bloodied bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel Day-Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed but found a little precious for his tastes. Anyway, after 20 minutes of panicked running around, intercut with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They have wasted the precious gift of life which is being given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their grey, semi-erect chests. Quite. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of their television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which is utterly enveloped via the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And it bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the screen and into their eyes and their hearts. Dzień dobry, moi drodzy. Czy ja was widzę? Znaczy, czy mnie wy widzicie? To w sumie bardziej istotne. Widzicie, tylko ja nie zasłoniłem green screena. Uwaga, robimy magię. Uwaga, robimy magię. Czy tam trafiam w ogóle? A, naga. Oho. Wolt jebnie. A może nie?
trochę jebło. G. Działa. Zasłonięte. Witam was ponownie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nie wiem w sumie, co będziemy dzisiaj streamować. Zostawiłem opis z ostatniego streama, czyli My Time at Porsche. Natomiast to wcale nie jest jeszcze postanowione. W sumie cały czas mamy do dyspozycji The Sinking City, w którym na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia. Mamy też Control, które jest nadal stosunkowo świeże. Pantsu Hunter, który jest beznadziejny, już wiem, że wam go raczej nie pokażę. Sobiutka giereczka. Kiedy Frostpunk? No jak ogarnę sobie audio pecetowe. Albo jak wyjdzie na playaka, bo to w sumie już chyba niedługo. Czy widziałem Gridfall? Widziałem, natomiast nie jestem jakoś super zachwycony. Wiem, że masa ludzi się zachwyca, wiem, że masa ludzi twierdzi, że to jest świetna gierka i takiej im brakowało. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. No ale ja oczarowany póki co nie jestem. Może jak w końcu zagram, to się oczaruję. To co myślicie? Co dzisiaj gramy? Bo jakby nadal mogę też coś zainstalować po prostu z biblioteki, gdybyśmy chcieli coś zupełnie jeszcze innego. Ale sam nie wiem, jakoś tak bez większego przekonania. I to nie dlatego, że mi się w nic kompletnie nie chce grać, tylko dlatego, że jest zbyt wiele rzeczy, w które chce mi się grać. Frostpunk moje niebo. No i właśnie, kurczę, ja lubię RTS-owe tematy, natomiast póki co byłem stricte konsolowcem i no i mało takich gierek mogłem doświadczać. Bardzo się cieszę, że to się powoli będzie mogło zmienić. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, do Cywilizacji 6 dodali Battle Royale'a. Nie wiem jeszcze, jak to bangla, nie wiem, na razie jest chyba tylko zapowiedź, ale myślę, że może wyjść spoko. Pube! Destination Armageddon! Au! Dziękuję ślicznie i witam po raz 13 w gronie subskrybentów. Witam. Witam cię przy stojaczku. No siema. Ach, no, także ten. Także co uważacie? Bo nie wiem, czy pisaliście coś w ogóle na temat tych gierek, co są już na widoku. Chyba nie pisaliście. Co byście chcieli dzisiaj zobaczyć? Z tych, co mamy tutaj poinstalowane. Albo tu na wierzchu, albo w folderach, bo ja wszystko powinienem trzymać w folderach, natomiast nie bardzo się tego trzymam. Jest Shenmue, które, no kurde, kiedyś by wypadało ograć. Dishonored raczej już odpuścimy, bo ja wielokrotnie to tykałem. Shadow of the Tomb Raider mam w single playerze skończone i robię sobie eksplorację. Ankietę machni. Sprytnie, można niby. To może okrójmy te możliwości, no przynajmniej kilku. Simsy. Simsy na padzie tak trochę średnio mi się chce, jakbym miał, bo można do playaka normalnie podłączyć klawiaturę i mysz i grać w Simsy na klawiaturze i myszy, natomiast ja żadnej USB dodatkowej nie mam w tym momencie pod ręką, więc tak średnio. Męcz się w Simsach na konsoli. Assassin's Creed, ale tu zostały same jakieś takie, ja już jestem po fabule głównej, zostały same poboczniaki do zrobienia, levele do powbijania. Czy jakiś, no tak, wyszedł chyba czwarty chapter z pięciu, albo piąty z sześciu. W każdym razie niby do końca roku seria ma się skończyć i wtedy wrócę do tematu i ponagrywam tą resztę, której brakuje na YouTubie. Bo na tubę wrzuciłem tylko pierwszy epizod. Trochę mnie korci, żeby Shenmue odpalić. Tylko nie wiem, czy chcesz rozgrzebywać kolejny temat, kiedy mamy już The Sinking City i My Time at Porsche. Czy skończyłem Nonary Games? To znaczy, ja w ogóle zaczynałem od Zero Escape. Przepraszam, od Virtuous Last Reward właściwie. Później zrobiłem Zero Time Dilemma, a teraz jestem w połowie 999. Także ja zupełnie złą chronologię zaliczyłem, ale to dlatego, że no po prostu Virtuous Last Reward był moim pierwszym kontaktem z serią, a jak grałem w Zero Time Dilemma, to chyba jeszcze 999 nie było na PS4. Tylko koło Moncie. No właśnie, myślę, że Porsche będzie dzisiaj najlepszym chyba rozwiązaniem, ale... Dobra, to zrobimy faktycznie tak, jak pisze Poppy, że zrobimy sobie ankietę pomiędzy My Time at Porsche, które będzie podpisane pod tak, i... Albo w sumie nie, weźmiemy trzy gry. I tak jak widzicie tutaj po kolei. My Time at Porsche to jest jedynka, The Sinking City to jest dwójka i Control to jest trójka. Może tak być? Jak tak, to puszczam ankietę. Proszę, kliknięta. I mamy, nie wiem, no powiedzmy 3 minuty na zagłosowanie.
Przy okazji możecie mi dać znać, czy jest dobrze opisana ta ankieta. Bo ja w sumie nawet nie sprawdzałem tych dla większej liczby przycisków, a to jest oczywiście z super fajnej funkcji Mecha Butchersa. Może wam pokażę zresztą zaraz, jak to wygląda, jak trochę więcej głosów wpadnie. Jest 1, 2 i 3, no to super, no to jest 1, to jest 2 i to jest 3. Czemu dziwna ta ankieta? To jest normalny przecież ten. Strawpool. Cześć Armungen, dzień dobry. Bo nie słuchałem, co znaczy co. To sam jesteś dziwna, nie? Ankieta jest dziwna. No niestety, bo ja te ankiety wywołuję z przycisku, żebym nie musiał wchodzić na stronę i wszystkiego manualnie opisywać, więc no muszę wam mówić, co oznacza która opcja. Jeszcze mam wariant tak i nie, w razie czego. Cześć Koala, no tak jak mówiłem, jedynka to jest My Time at Porsche, dwójka to jest The Sinking City i trójka to jest Control. Więc 1, 2 i 3. Butchers nie przyjmuje słów z tego, co się domyślam. To znaczy, bo ja jedyne, co mam na przycisku, to informacje, czy to ma być ankieta na 2, 3, 4, 5 i 6 pól, z tego, co mam ustawione. Przy czym to na dwa pola mam ustawione jako tak i nie, a nie jako 1 i 2. Zresztą mogę wam pokazać, jak to wygląda na Stream Decku. Proszę was bardzo. Czekajcie, czy ja mogę jakąś wyższą kamerkę wrzucić? Sun na przykład, zaraz zaczynamy, albo... Away i Away powinno mieć na tej scenie, o ile się nie mylę, kamerę. O, ma, proszę bardzo. To niech tylko jeszcze złapie ostrość. Złap ostrość. Halo, ostrość. O, złapało, pięknie. No i tak, to jest przycisk, a wy nie widzicie kursora. Pierwszy jest przycisk na tak i nie. Gdzie tworzę ankietę tak i nie, to jest ankieta na trzy pola. Jak widzicie, pierwszy słupek jest najwyżej wysunięty, drugi na drugim polu i trzeci na samym końcu, czyli nie chcecie oglądać kontrola. I jedynka oznacza, że wygrywa opcja pierwsza. Tak samo by działał ten przycisk na cztery pola, pięć pól i sześć pól. No i powiedzmy, że minęły te 3 minuty, już i tak nic nie ma szansy wygrać z kołomąciem, więc naciskam sobie ten przycisk, on kończy ankietę i wysyła wam wyniki na czacie. A wysłał wyniki w postaci, wygrała opcja pierwsza. Także jak gdyby funkcjonalność tych ankiet jest super, super fajna. O Jezu! Dzień dobry, green screenie. Czekajcie, mi się kable zaplątał tam z tyłu. Coś takiego? Scena główna, proszę. O! No, nawet jest okej. Nawet jest w porządku. Kogo Control obchodzi? Klocuch nie szanuje gier z babami. Control jest bardzo fajny. Ma super fajny klimat. Nie podoba mi się co prawda model strzelania w tej grze. Jest taki, że tam strzelisz, czasem trafisz, czasem nie trafisz. Jest bardzo dziwny, ale jak gdyby to jak zmienia się przed nami otoczenie rozgrywki, bo teoretycznie cały czas krążymy po tych samych obszarach, ale one trochę tam morfują, i to, w jaki sposób odblokowywane są nowe przejścia, to, w jaki sposób prowadzona jest fabuła, jaki jest klimat, jaki jest nastrój tego wszystkiego, jak to wygląda w ogóle, bo też jest bardzo ładne wizualnie, no to mnie urzeka na swój sposób. Control jest super i nie wiem nawet, czy nie zrobię kiedyś serii. Cześć Lampard, dzień dobry. Dobra, słuchajcie, to skoro już wiemy, że wygrał mój czas w kołomądziu, to odpalamy gierkę i zaraz będziemy grać dalej. Coś tam chyba się ostatnio nauczyłem nowego w tej gierce. Na pewno możemy w końcu żelazo wytwarzać, więc nam się sprogresuje teraz ładnie rozwój naszej farmy. Jutro może borderki przyjdą. No ja myślę, że borderki dostanę w formie kodu cyfrowego, więc się raczej nie muszę martwić o to, czy kurier dotrze, czy nie dotrze. W ogóle tak w sumie informacyjnie i kontrolnie wam dam znać, że dotarł do mnie... Lekko się przyciszę, bo widzę, że jestem strasznie głośno. Dotarł do mnie Man of Medan. To jest... Nie pamiętam, jaki jest ten przedtytuł Man of Medan, ale wiecie wszystko, co chodzi i tak doskonale. Dark Medallion, czy coś w tym stylu?
O Jezu, nie pamiętam kompletnie. W każdym razie, tego na razie nie chcę ruszać na streamie, bo wiem, że z tego będę chciał zrobić pełną serię. Brakowało mi takiej gierki... Chronicles of coś tam Tales. Chyba w sumie tak. O, cześć w ogóle, Soul. Dzień dobry. Odpisz mi na feju, bo się stresuję. The Dark Pictures. To ja nie wiem, skąd mi się ten medalion wziął. Może po prostu z Man of Medan. Cześć, Ashton. Co jest? Że kołomącie? Czy będę to ogrywał sam czy z kimś? Zdecydowanie sam. Takie gierki ja lubię ogrywać samotnie, no bo się wczuwam dużo lepiej w klimat. Ja już nieraz się nadziałem na to, że były stosunkowo fajne gry, które miały fajny klimat i nawet spoko fabułkę i ogrywałem je z kimś w koopie i po prostu była pajacerka z gameplayu, klimatu w ogóle nie dało się wyczuć, ja nawet nie wiedziałem, o czym ta gra jest na sam koniec, więc chyba nie chcę tego powtarzać. Jak gra jest fabularna i jest bardzo mocno oparta o klimat, to nie chcę tego zaburzać. Nie, bacz mu, przecież ESU już chyba nic nie nagrywa. I zresztą to, co mówiłem przed chwilką, w dużej mierze odnosiło się do serii z SM, tylko że nie miałem tu na myśli borderków, bo tam dla mnie fabuła nawet tak naprawdę nie jest ważna i nie smucę się jakoś szczególnie, że przez to, że z nim grałem, straciłem fabułę, ale mam na myśli Dev Space'a trójkę. Mam na myśli Dev Space'a trójkę, uważam, że przez to, że zagrałem po raz pierwszy ze znajomym w koopie, sprawiło, że bardzo dużo z tej gry straciłem. Ona mi się mogła dużo bardziej podobać, gdybym zagrał w nią sam. Znaczy wiadomo, też nie sam, tylko z tym botem, bo tam trzeba grać z partnerem, powiedzmy. Ale co się pośmiało, to nasze. No tak, ale mówię, ale to była poważna i nawet straszna gra, z której wyszła totalna pajacerka i ja tego do tej pory żałuję. Jak granie w Anthem z randomami. A ty, są, grywasz coś jeszcze w Anthem? Bo omawialiśmy nawet ostatnio, że wyszedł ten... nie katastrof, tylko... O Jezu, znowu mi czegoś brakuje w głowie. Czy ja mogę się kawą zalać po prostu i żeby to wszystko zaczęło działać jak należy? Kataklizm, o, kataklizm, już mam. Ej, kolego, ćwiczysz Warcrafta dwójkę? Ej, faktycznie. Jak sobie ogarnę normalnie pod streamy te audio pecetowe, to bankowo będzie grany na streamach. Się w ogóle chyba skupię w końcu na kupieniu tego Go XLR-a. Chyba się już zdecydowałem. I w takim razie za miesiąc byśmy mieli sprzęcik i już by nic kompletnie nie stało na drodze. Mi się fabuła bardzo podobała, ale tak jak mówię, jakby mi jakieś randomy raszowały fabułę, to mi się wkurwił. Tam w ogóle był dramat, bo jeśli się przypadkiem przyłączyłeś w quick playu do ludzi, którzy ogrywali na przykład od razu ostatnią misję w grze, to miałeś od razu ostatnią misję w grze i po prostu dostawałeś to na twarz. Czasami nawet nie było momentu, żeby zareagować i wyjść z tej misji i nie dowiedzieć się, co się dzieje. Więc pod tym względem oni tam spaprali strasznie. Słuchajcie, pozwólcie, że wejdę w misję i przypomnę sobie, co my właściwie robimy. A co do Anthema, to ja dużo czasu tej grze poświęciłem. Ja myślę, że włożyłem w nią jakieś 40 godzin, jak na mnie i gry tego typu, to jest naprawdę dużo. No nie licząc Destiny, jedynki, dwójki, bo tam faktycznie paliłem godziny niesamowicie. I nawet miałem ambicje, żeby wbić platynę w Anthemie, tylko że ta końcówka to już polegała na strasznie topornym szukaniu znajdzie, których jest ponad 300, które nie są jakoś... W sensie, okej, one są w ciekawy sposób opisane, nie? Teksty, również w wersji polskiej, to muszę podkreślić w tym momencie, że wszystkie opisy znajdziek w wersji polskiej są wyjątkowo dobrze napisane. Byłem pod wrażeniem, że tam jest tyle treści, tak fajnie przygotowanej. Jeśli ktoś lubi wsiąkać w świat gry, czytając właśnie takie materiały dodatkowe, to mógł się tam świetnie bawić. Natomiast, tak jak mówię, ponad 300 znajdziek z bardzo dużą ilością tekstu, no nie wiem. Mnie nie do końca przekonuje. Słuchajcie, bo my mamy cały czas jedno bardzo stare zadanie, w którym musimy zrobić taką skrzynię, w której będziemy mogli sobie sadzić różne nasionka i hodować roślinki.
Także fajnie by to było zrobić. Ja muszę sobie przypomnieć, w czym to się właściwie robi. Tu mamy zadania questowe, ale tu mam tylko stołki kamienne. Tu też tego nie widzę. Okej, nie tutaj. Tu pewnie też nie. Pewnie, że nie. Może tutaj. Też nie. No to tu tym bardziej nie, bo tu już sprawdzaliśmy. Nie, to jest water tank tylko. To jest podobne, ale to nie jest to. Go skrzynia? W sensie, że ja to mam w skrzyni po prostu gdzieś wrzucone? Czekajcie, bo to jest nawet możliwe. Nie, nie mam. Mam nasiona, co prawda, ale to wszystko. Ty to miałeś w tym pierwszym workbenchu, no to pytanie, dlaczego ja nie mam? Lordzie, mam stworzyć tam taką skrzynię, w której sieje się różne nasiona. Już ci pokazuję, o co dokładnie chodzi. W ogóle może będzie w opisie misji, co ja mam tam zrobić. Emily gave you a recipe for a small planter box along with some seeds. Craft small planter box and plant the seeds, then Emily will show bla bla bla. Ale no, craft. A jak ja mam to skraftować? W czym mam to skraftować? No. Chyba, że czekajcie, bo tutaj jeszcze są takie inne kategorie. Nie w tym, tylko na przykład items catalog albo assembly. Nie, już myślałem. O, zresztą, patrz co mi wyskoczyło. Aktualizacja 1.41 do Anthema, że się właśnie ściągnęła. Nie, no tu tego nie mam. Nie, no a przecież nie było w tym, w opisie, co wy gadacie? Misja. Jest tylko napisane, że dała mi przepis. Czyli, że może ja mam w ogóle przepis jako item gdzieś wrzucony? Czy o co chodzi? Czekajcie, w ten sposób poszukamy. Czy w nowy Plants vs. Zombies grałem? Nie, ale oglądałem u Kaśki i wyglądało naprawdę fajnie. Ja pamiętam, że już tamte poprzednie były dobre, tylko nie miałem za bardzo ekipy, żeby pograć z kimś gdzieś tam. A te wyglądają na jeszcze ciekawiej rozwinięte. To nie jest to na pewno. Przeniosłem sobie tą książkę, ale to z opisu nie wynika, żeby to było to. O, może to? Mamy, pięknie, dobra, jest, faktycznie. Miałem przepis cały czas wrzucony gdzieś do skrzyni. Jak czyściłem skrzynię, to... to się przerzuciło. Dobra, czyli możemy sobie zamienić na przykład na kłaka. I możemy sobie użyć, proszę bardzo. Nie, nie możemy. To inaczej. Use. Okej, dobra, nauczyłem się. I pewnie teraz mi to wskoczy faktycznie w tym pierwszym workbenchu. Mamy new. Proszę bardzo, small planter box. Mamy wszystko, czego potrzeba. Bardzo mi się podoba fakt, że nie muszę mieć tych przedmiotów bezpośrednio w swoim ekwipunku. Wystarczy, że na obszarze mojej posiadłości znajdują się skrzynie, w których mam te przedmioty i one są automatycznie z tych skrzyń pobierane. 16 giga patcha do Anthema? Mówisz, Maldo, o tym najnowszym, co mi teraz wyskoczył? Mi się chyba już pokazało... Wow! No młody ma parę, to trzeba mu przyznać. Słuchajcie, zostawimy to sobie gdzieś tu w kącie. Press element to bla bla bla. Bla bla bla. Po co komu instrukcje, tak jak mówicie? Najwyżej będziemy narzekać. Wyciągnijmy sobie te nasionka, które dostaliśmy. Mamy sztuk 3 tylko, co prawda, ale w razie czego kupimy sobie więcej. Kasy trochę zdążyłem odzyskać. Bałem się, że... Check status, czekajcie. Nie, nie możemy bardziej szczegółowo zobaczyć. Czy musimy czekać, to się podlewa jakoś? Bo ja wiem, że mogę zrobić na przykład tutaj coś takiego jak water tank i pewnie będę musiał to zrobić, więc może sobie od razu zamienimy. Dokładnie.
Deski i cegły. Easy. Robimy. Nawóz na pewno możesz dorzucić. Nie wiem, czy mam. Nie wiem, czy mam, niestety. To bierzemy kamień, żeby zrobić cegły. Zobaczymy, czy mamy cegły już gotowe w takim razie też. Mamy 6 sztuk, a chyba 5 potrzeba. No to by było wszystko w takim razie. To patrzcie. To bierzemy sobie to tutaj. I co by jeszcze było? Drewno chyba jakieś. Ja tu drewna nie mam, faktycznie. To drewno musimy ogarnąć. Idziemy z siekierą po drewno. Krzaczki mi odrosły. Zastanawiałem się właśnie, czy będę miał problem z tym, żeby one odrastały, ale chyba nie. Jak to nie masz nawo... Mam kupsztyla, faktycznie! O Jezu, ja nie pomyślałem, że to jest jedno i to samo. Nie dotarło to do mnie w pier... Ja wiecie, słuchaj, ja z farmerstwem mam bardzo mało wspólnego. Tyle, co mnie Stardew nauczyło, a nie nauczyło mnie wiele. Stardew się nie srało do doniczki. Cześć, Manie, dzień dobry. A mi się dzisiaj głos łamie. Dobra, powiedzmy, że styknie, bo styknie. Wszystko odrasta tego typu. Owszem, przy czym to jest pierwszy raz, kiedy faktycznie jestem w stanie to zaobserwować. Drewno. Cyk, cyryk, cyk. Chyba zwykłe deski były potrzebne, więc sprawdzimy ten wariant. Co jest? O, dobra, poszło. Nie, jednak nie. Jakieś przerobione? Wooden board. Dobra, no to trzeba je obcykać. Tutaj pewnie, nie? Wooden board. Full, proszę. A w tym czasie zobaczę, czy nie mam jakiejś skrzyni, bo to możliwe. Cześć, Bushi, siemanko. Po prostu jesteś mieszczuch i tyle. Drobnomieszczanin, mój drogi, drobnomieszczanin. Cześć, Matus, dzień dobry. Ech, dobra. Mam deski, nie, to są zwykłe deski, a to jest zwykłe drewno. To po co ja ścinałem nowe? Deski też mam, ale sztuk tylko 3, a to chyba więcej potrzeba. Trzeba 4. No to dobra, to mi się zaraz jedna tutaj zdąży zrobić. Będziemy mieli wszystko. Mam do ciebie prośbę, czy mógłbyś się tutaj na czacie ogłosić z czymś polecenie... Czy mógłbym się tutaj na czacie ogłosić z czymś, polecić sobie w siebie w czymś, czym nie bardzo? No, nie wiem, Maniek, no możesz. No możesz. No dajesz, no co masz do zaoferowania? Ile za to chcesz? Biorę. Sprzedałeś. Biorę 10. Nie, tak serio to pisz, jestem ciekaw. Z chęcią złożę komuś komputer od podstaw własnymi rękami. Doradzę co do wyboru podzespołów komputerowych w zależności od budżetu i zastosowania. Dodatkowo mogę zdiagnozować usterkę lub doradzić, gdy coś nie działa w kompie. Nie zawsze pomogę, ale spróbować wyjaśnić zawsze można. Nie za darmo, ale na pewno nie tak drogo jak na terenie aglomeracji śląskiej. Maniek 17. No i dobra, słuchajcie, złożyliśmy bardzo szybko water tanka. Położę go sobie z kolei tu w narożniku, nie będzie mi blokował przejścia. A czemu nie mogę go położyć? A czemu? Coś się zepsuło, czy nie? No nie mówcie, że ja to mam w domu na przykład kłaść, to by było absurdalne. Ty mi ryncyma! Nie, tu też się nie pokazuje. Ej, dobra, ktoś ogarnia, dlaczego nie mogę położyć water tanka na ziemi i zacząć z niego korzystać? Mam wrażenie, że coś się po prostu zbugowało, nie? Więc zrobimy tak. Może przy doniczce trzeba, dobra, zobaczymy. Nie. To nie to. Właściwie to przy niczym innym też nie mogę.
Water tank to chyba tylko questowy przedmiot. O, ale jestem teraz zawiedziony. To nie lubię. To czekajcie, jeszcze zrobimy sobie tak. Przesortujemy sobie przedmioty. Mam 10 data disków, to zdecydowanie trzeba wykorzystać. To zostawiamy, to zostawiamy, to zostawiamy, to zostawiamy. Co to w ogóle jest? Ja podnosiłem. Ja mam masę strasznie dziwnych przedmiotów. Dobra, no to zostawimy. A nie, przepraszam, to są te przedmioty, które muszę oddać. O Jezu, teraz będę musiał szukać tego wszystkiego po skrzyniach na nowo. Co to było? Dobra, za to mogę zostawić na przykład to. Kurde, jakieś fajne rzeczy poddostawałem. Będę musiał posprawdzać potem, co to jest. Dobra, mamy lampę Gasta. Idziemy do niego z tą lampą i zobaczymy, czy dostaniemy nagrodę. Po co mi wodny czołg? Myślałem, że pomoże mi w podlewaniu moich roślinek, ale najwyraźniej nie. I w sumie nadal nie wiem, czy jest jakaś konewka na przykład, która mi usprawni te moje działanie, czy nie do końca. Witojta, chociaż ja w sumie tylko na chwilkę. Nie przejmuj się, my również. Życie jest krótkie, zaraz wszyscy umrzemy. A nie, tu jest Presley, a ja mam iść do Gusta. To idziemy do Gusta. On zwykle jest za tym budynkiem. Albo się szlaja po parku, albo po tej uliczce obok parku. O, i kto idzie? Czy mogę mu dać gifta? W postaci nie mogę. To jakie mam... Dobra, inaczej. Może jest zastosowanie przedmiotu, który faktycznie się aktualnie trzyma, więc przerzucimy to sobie zamiast cegły. Wybierzemy cegłę i uwaga, uwaga. Nie mam. Bo tu na liście nie ma lampy. Nie ma. To nie wiem, jak ja mam mu to oddać. A to jest Gale! Jesus, faktycznie. To który to jest Gast? Bo ja już teraz nie pamiętam. Może zobaczymy na ekranie relacji. Okej, to jest Gast. Czy Gast? Nie, on nie pracuje w tym urzędzie głównym, nie? No dobra, wiemy kogoś szukać, tylko gdzie ja go znajdę? No zrobimy rundkę kontrolną po mieście, może gdzieś nam się rzuci w oczy. Chociaż ja nie wiem, czy ja go nie widywałem czasem zaraz przy fontannie. O, Maro, znowu piękne życzenia. Dziękujemy ślicznie. Na wszelki wypadek wejdę tutaj, ale mi się wydaje, że to był Antonin, właśnie ten asystent. Ta gra jest ogromna w porównaniu ze Stardew. W ogóle weźmiemy sobie zadanie w takim razie, jak już tu jestem. Pojawiły się jakieś kategorii B.
A, dobra, to jest ten duży pojazd w mojej liście przedmiotów do zrobienia. Ja nie wiem, czy jestem w stanie go zrobić, ale w sumie fajnie by było. Dwa małe krzesła za niecałe 200. Nie najgorszy deal. Kocie, co robisz? Aha. Jakby się stream zaraz wyłączył, to słuchajcie, kot się wyprowadza. Chodź się przywitaj. No, buzi. Zrób mrał. No bo dobra, rób co chcesz, jesteś kotem. Ech, dobra. 6 stołków kamiennych. Też spoko, szczególnie, że mam dużo kamienia. To ja przyjmę to, bo to wam to mogę zrobić. Prawda, Cacek? Mogę? Mogę, nie? Dobra, to na dzisiaj zadanie mamy zrobione. Ja muszę pamiętać o tym, żeby je brać praktycznie codziennie, bo inaczej będzie słabo z kasą. Kasa jest tu bardzo potrzebna. Dobra, no to poszukamy tego typa chwilę po mieście i się zaraz wniemy. To Maro subuje! Przegapiłem! Kocie, zasłoniłeś mi czat, to przez ciebie. Dziękuję ci, Maro, bardzo ślicznie. Za wszystkie ładne życzonka, jakie nam zostawiasz na czacie jak zwykle. Dobra, kot też jest zachwycony. I za subika oczywiście jak najbardziej, dziękuję ślicznie. Ech, dobra. No tu typa nie ma, pójdziemy tam na górę. Tu jest Isaac, który... O! Zobaczcie, on dostał te swoje stołki, swój stolik i teraz gra w szachy. Albo nie, on nie gra w szachy, tylko w tą taką inną gierkę z takimi... z takimi czarno-białymi pionkami, to nie są warcaby. Gdzie ten typ się może szlajać? Tu go nie ma. Tu też nie. Bo mapa mi nie powie, prawda? Nie, nie szachy. To jest chyba w ogóle jakiegoś azjatyckiego pochodzenia gierka. Zobaczcie, mi się przyciąga do tych kropek, ale nie pokazuje mi, co to jest. Manage map. Friend icons? Nie. All. No mam all zaznaczone, ale nie wiem, gdzie oni są. Smuteczek. Wiem w każdym razie, że za mną nikogo nie ma. Więc mogę iść tutaj na dół śmiało. No i niestety, to miasto trzeba poznać bardzo dobrze, żeby w ogóle cokolwiek tutaj móc zacząć robić. A to też nie jest jedyny koleś, któremu ja mam coś do oddania. Czemu on ci tak seplenie? O co biega? Się podejrzane zaczyna robić. Co mi dosypaliście? Dobra, to zadanie się zrobi niedługo, bo ta roślinka chyba wyrasta tam lekko ponad dobę. No i jest te 6 stołków do zrobienia. To możemy to po prostu machnąć, bo już jest po 20 właściwie. To jest koleś z Civil Corpsów, to nas nie interesuje. Ile kaw poszło, nie żeby coś? No właśnie jedna duża tylko. To nie jest jakoś strasznie dużo. Dobra, stołki. Tylko ja muszę... Mam sloty? Mam sloty, chyba mam. Dobra, mam dużo, już oczyściłem. 10 miało być, tak? Ja mam 8, czyli muszę więcej kamienia. To niech się robi 8. Ja znowu muszę sprawdzić. 6. Dobra, to nieważne. To się robią. Czekajcie. Dobra, mam. To możemy jeszcze dzisiaj wrócić, czy już nie zdążymy? Teoretycznie mi się pokazuje na mapie, więc jest szansa, że mogę tam dotrzeć. Kim jest Ginger? My nie znamy tej postaci. Właśnie, zobaczcie. To jest córka Gale'a.
Dziwne, że dopiero teraz poznaję nową postać w grze. Okej. Gdzieś tutaj znajduje się zleceniodawca mój. O, jest w ogóle Gast. Cześć Gast, co ja mam dla ciebie? Ten mi dał misję. Ale to jest Mars, a to... To nie powinno być tak, że wykrzykniki oznaczają wykonane zadania, znaki zapytania, zadania dopiero dostępne? Nie, to jest facet. Taki odstrojony. Dobra, no i Alice chciała te stołki. Proszę bardzo, wykonane. No i dobra, tak sobie zarobimy na kolejne sloty w ekwipunku, bo wydaje mi się, że to będzie najważniejsze. Możecie się nie zgadzać, ale ja uważam, że im więcej będę miał tych slotów, tym lepiej dla mnie. Odwrotnie za pytania... No właśnie, wydaje mi się, że powinno być na odwrót. I pozwolił mi tą lampę sobie zostawić z jakiegoś powodu. Nie wiem po co właściwie, bo to pewnie tylko do sprzedania, nie? Znaczy mogę to sobie gdzieś pewnie położyć w domu i tyle. Ale nie przekonuje mnie to za bardzo. Ech, dobra. Jak skończymy to zadanie, a skończymy je... za 4 dni i 12 godzin. Dobra, nieważne, nie było pytania. Trochę jeszcze przed nami jednak. Ale możemy przyjąć te zadanie na motor trzykołowy. Idziemy w Kimę. Dzień 25. Ja nie wiem, czy znowu nie będzie zaraz jakiegoś święta, bo tam pod koniec miesiąca pamiętam, że coś było. O, Subik! Genon, Destination, Armageddon. Figura, dzięki ślicznie za subika. Witam w gronie subskrybentów, bardzo mi miło, dziękuję. A jak to tak, że ty się figura nie wypowiadasz na czacie, a subika bierzesz? Proszę się tu ładnie z nami odzywać. Szczerze to oglądam ciebie po początku kanciastej doliny. Przyjmij tego suba jako małe podziękowanie. No właśnie miałem kurczę mówić, że na czacie się nie odzywa, a subuje. Dzięki wielkie. Ja to tak losowo bywam. Spoko, ja bardzo losowo streamuję, więc wszystko się zgadza. Słuchajcie, zobaczymy sobie jak wygląda temat tego rowerka trzykołowego. To jest to. Potrzebuję 5 sztuk szkła, które mogę już tworzyć, więc nie jest źle. Potrzebuję 2 siedzenia, które w Worktable dwójce dopiero. Ale już mam dwójkę. Czy mam jedynkę? Mam jedynkę. Czyli musimy najpierw zrobić upgrade Worktable do dwójki. Jak ja mam to zrobić? Czy to się robi w coś tam Age Construct? Co on robi? Co mu się dzieje? Czy on leciał, a teraz biegnie? Widziałem, co robisz, oszukisto. Skoczmy tu na start. No, to już prawie 10 lat, słuchajcie. Dobrze mówiłem, że Gast jest gdzieś tutaj architektem. To pogadajmy z nim. Nie, to z nim nie mogę. Za interesy chyba odpowiada Albert? W takim razie też nie. O, to tu się robi, przepraszam, przy biurku. Figura to był Pitch Black. To był Pitch Black, to ci mogę powiedzieć. Dobra, Worktable... Co?
Ja chcę upgrade'ować, wróć. O, jest upgrade. Upgrade wymaga 20 desek, 5 starych części, 2000 golda. Zdecydowanie warto, więc lecimy po... ile to było? 5 starych części i 20 wooden boardów. Dobra. Peach w ogóle jakoś na początku tego roku widziałem, że streamował na Twitchu, natomiast teraz chyba znowu nie. On miał kilka takich podejść do streamowania i nie utrzymał tego nigdy zbyt długo. Odwrotnie Dev. To Andrzej podał mój, zapomniał się wyciszyć na telefonie. Co tu się stało? Kto mi kopnął? Okej, okay, ktoś mi zdewastował posesję. No dobra. Wiele mnie to nie kosztowało na szczęście. I Antonina napisała do mnie: I've got news for you, now that your workshop has achieved a C ranking. O, nawet nie wiedziałem, że otrzymałem takowy. You're qualified to do the inspections for us. Come by during the weekend and help us when you have time, Antonin. No i w porzo. W porzo. Dobrze, myślę, deski tu robiły. Mam ich mieć aż chyba 20? Chyba aż 20 mam ich mieć. A mam ich, czekajcie, ile? 9. To nie za dużo. To robimy więcej. Dobra. Nie, no to starczy mi tego, tylko po prostu musimy odczekać. Ile to zajmie? O Jezu, cały dzień. To co dzisiaj robimy? Ktoś miał chyba coś dla mnie w związku z rybami. Get some fish. Dokładnie, mam złapać 2 catfishe. Także bierzemy sobie z naszej skrzyni zarówno wędkę, jak i robaczka. Pięknie. Idziemy na ryby. Catfisha już jednego miałem, tylko dałem go w prezencie Pinkiemu. Kiedy Black and White 2? Na razie mi się nie śpieszy, bo mam masę innych zaległości na nadrobienia bardziej aktualnych, ale zdecydowanie nie przekreślam. Ja już mówiłem o tym wielokrotnie, że dla mnie Black and White 2 nie wiąże się z takim sentymentem jak jedynka, ale no też pewnie warto zagrać, też była fajna gierka. Czy będę grał w Ancestors w najbliższym czasie? No właśnie nie wiem, wiesz co, to jakby się wiąże trochę z tym, że aktualnie nie mogę streamować z peceta w taki sposób, żeby słyszeć jednocześnie feed z systemu, czyli dźwięki z gry i odsłuch z mikrofonu. A trochę tak nie lubię, więc za miesiąc dopiero co prawda będę zmieniał sprzęt audio. I wtedy na pewno już będzie dużo więcej streamów z samego peceta. A teraz, no nie wiem, no mogę gdzieś tam się spróbować. Którym się naciskało? O kurde, nie pamiętam. O, kwadratem, dobra, mam. Ale mogę się gdzieś tam spróbować przekonać i w najbliższym czasie postreamować faktycznie tych Ancestorsów. W ogóle świetna to jest gierka, jestem zachwycony. Tu największym problemem będą, widzę, te robaczki, bo ja na razie nie znam źródła ich pochodzenia. Znaczy, pewnie mi zaraz napiszecie na czacie i wszystko będzie wiadome. Ej, to jest w ogóle świetny sposób na zarabianie. Nie wiem, ile kosztuje jeden robak. Nie chcę tych konkretnie. Emperor Frogfish, 150 golda. No przecież to jest siano po prostu na tacy podane.
Ej, no catfisha mi dajcie. To jest oszukaństwo jakieś. Czy masz świadomość, że ukształtowałeś, że poniekąd ukształtowałeś i wychowałeś pokolenie, które staje się lub stało się dorosłe? Oczywiście w tym mnie. Ja z tym kształtowaniem to bym nie przesadzał, jakby. Mam nadzieję, że zainteresowałem przynajmniej część z was grami i to najlepiej takimi, na które byście sami nie wpadli. Ale no to właściwie na tym się moja rola kończy. Ale tak czy siak zawsze miło coś takiego usłyszeć, dziękuję bardzo. No właśnie, tu chyba nie za bardzo jest motyka w tej grze, powiem ci, ja przynajmniej nie widziałem. Co ja powiedziałem? Listwo, właśnie gadaliśmy o audio. Zresztą ty wiesz, w czym leży problem. Miałeś mi narysować schemat. Tak nie bardzo ci się śpieszy chyba. Co? Że nie wiem, kiedy ja coś takiego powiedziałem. Nie listwa, mówię o odsłuchu w audio, żeby mógł sobie z peceta streamować. Po nagrywaniu już mi fajnie bangla, ponaprawiałem ostatnio trochę rzeczy i jest naprawdę w porzo. Dobra, słuchajcie, chyba skoczę sobie sześć rybek sprzedam. Zobaczę, czy one faktycznie chodzą w takich cenach, jakie były mi sugerowane, kiedy je złowiłem i sprawdzimy, czy można kupić na mieście robaczki. O, jakie wdzięczne historie nam tu wpadają ci na czat. Fajnie, fajnie. A już ci listwa mówię. To jest Q1202. Beringer Q1202. Dobra, takie rzeczy chyba mogłyby być tutaj. Nie, tu są narzędzia. A czy możemy tu sprzedać w ogóle moje ryby? Tu jest cena minus 8, a u tego pana... Też minus 8. No to dobra, no to sprzedamy. To i tak są dobre ceny. Ten ma same, widzę, meble. Tu są narzędzia, tu są ciuchy. To gdzie my jeszcze możemy kupić coś przydatnego? Gdzie mogę robaczki znaleźć? Robaczki moje, powiedzcie mi, gdzie kupię robaczki? Czy ogrywałem Children of Mortia? Nie miałem jeszcze okazji, natomiast wiem, co to jest za gierka. To jest w ogóle... to jest polskiego studia, czy polskiego wydawcy? Bo na pewno jedno z dwóch. A nie miałem za bardzo jeszcze czasu, żeby się wczytać. I czy ktoś mógłby sprawdzić gdzieś tam w netach, gdzie zdobędę robaki do łowienia? I mnie oznaczyć najlepiej, żebym faktycznie przeczytał. Cześć Kacpej, czemu nie dostajesz? Nie mam do tego pojęcia. Bot na Discorda wrzuca info. Zbierając rośliny. O! To dziękuję bardzo. Dobra, powiedzieliśmy Arlo o naszym problemie, czyli konkretnie o tym, że wywalono mi skrzynkę pocztową. I tak wstępnie się wydaje, że to jest koniec tego zadania, chociaż pewnie on wróci do mnie z jakimiś informacjami. Czy coś takiego mam zbierać? Tu dostaję herbsy, to nie są kwiatki, ale gdzieś tu będą. O, czy to jest to? Nie, to nie jest to. Jak wyglądają kwiatki w takim razie? O, dzień dobry. Faktycznie, dostaliśmy jednego. Jest straszne, że on się tak dziwnie uśmiecha. Jakby nie rozumiał jeszcze, jaki los go czeka. Tu coś prześwitywało z tych krzaków, ale to chyba nie były kwiatki.
Tu też nic nie ma. Jeszcze nie wyczułem, na jakim dystansie się te rzeczy renderują. Kiedy one się pojawiają faktycznie w obszarze. O, dzięki Poppy. Czyli można jeszcze kupić na ranchu Sophie. A jak kopię drzewa, to nie wypada, nie? Bez sensu. Tu są kolejne. Tylko Snakeberry mi wypadło. Jak coś, to wiem, że z herbsów mi nie wypadną. Pandabat? Nie to panda? Czy to jest nie to panda? Na 10 levelu. Sobiutkie są. Z tym moim mieczem też mogę z wszystkim tu wojować. Się kurde zboostowałem na początku gry. Teraz nic mi nie może podskoczyć. Ej, kiełki i rzodkiewki są super. Ja też propsuję. Bardzo lubię. Są smaczne i ostre. Znaczy ostre. Nie wiem, czy to można nazwać ostrym. Wiecie, co mam na myśli. Kurde, no mało jest tych kwiatów. Czy jest jakieś szczególne miejsce, w których mogę ich znaleźć więcej? Pam pa pam pa pam 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 pam. No tam po drugiej stronie też ich nie widzę. Czy ile? My zdobyliśmy ze 2 te robaczki? Robiąc takie wielkie koło po tym całym obszarze? Niedorzeczne! Oszukańce! Czy mogę Catfisha w końcu prosić? No tak, właśnie wiedziałem, że przynajmniej wydawca jest polski, ale nie byłem przekonany, czy deweloper też jest polski. No kurde, czy ja mogę tego Catfisha złowić? Co ja mam zrobić, żeby on się złapał? O, dzień dobry. Proszę bardzo, mamy 2 zrobione, zadanie wykonane. Pięknie. Cześć, Tatepon, dzień dobry. A kiełków słonecznika z kolei chyba nie jadłem jeszcze. Przynajmniej nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Jezu, co ma lot? Co ty wygrzebujesz, stary? Boże, ja debil jestem. Się zastanawiam, czemu mi się to nie robi, a ja przecież nie dorzuciłem paliwa. Aha, muszę iść do miasta. Jest zaraz 23. Czy jeszcze zdążę cokolwiek załatwić, czy to już jest za późno? Spoko, figura, zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczyszka. Cześć, cholerstwo. Dalej nie mam zegarka. Musisz powiedzieć, jak się robi zegarki. Czy to będzie tu na tyłach? Bo to tak w sumie wskazuje ikonka. No nie, wiadomo. Do 20 maksymalnie. I my jesteśmy chyba dopiero w połowie wzrostu tej mojej roślinki, prawda?
No dobra, nic tu więcej nie ogarnę. W sumie nie, możemy sprawdzić jeszcze roślinę. Odpal filmik i tłumacz się. Malot, ty jesteś równie niepoważny, co pytający, co kiedy pytasz o Lone Survivor, nie? Zegarki mi wypadały w opuszczonych ruinach tych pierwszych koło kościoła. O, to ciekawe. Nie miałem jeszcze nic takiego. To mi cały czas tylko te old partsy wypadały i właściwie nic więcej. Cześć, Arturo. No mam kanapę, ale prawdę mówiąc nawet nie wiem skąd ja ją wziąłem. Ja znowu będzie brzydki dzień. Nie lubię jak są te brzydkie dni. Bez sensu. Dobra. Baczmus, kiedyś dużo yerby pijałem. Natomiast kiedyś. Teraz już nie szczególnie. Głównie dlatego, że jakoś tak zawsze zapominam zamówić i potem, nie wiem, już mówię, odzwyczaiłem się, po co mam to teraz robić. Smak yerby zdecydowanie do najfantastyczniejszych nie należy. To jest taka suszona fasola, nie? Ale właściwości ma świetne. Bardzo dobrze się po niej czułem. Czekaj, Arturo, zaraz ci wyjaśnię, tylko się muszę zastanowić, gdzie jest ten znacznik. Czy ten znacznik jest w kopalni? Bo to trochę wygląda, jakby był w kopalni. No tak. Gierka jest czymś na wzór Stardew Valley albo Harvest Moon, czyli to są gry, w których nasz... O, jest faktycznie koleś. Pierwszy raz widzę kogoś w kopalni innego niż ja. Nieźle. Wracając. To są gry, w których trafiasz w jakiś nowy obszar, bo na przykład dostałeś w spadku dom. Zwykle tak jest, że dostałeś w spadku dom. Tutaj zresztą też tak jest. I masz się zająć tym domostwem, które jest doprowadzone do ruiny. Masz przy okazji nauczyć się wszystkich różnych rzeczy, takich jak stolarstwo, farmerstwo, górnictwo, szermierka i nie wiem co tam jeszcze. Garncarstwo na pewno. Kurde, chciałbym się ogarnąć w garncarstwo. No i masz się stać częścią społeczności, poznać się z ludźmi, pomóc im w ich problemach. Na tym to polega. Masz się stać takim pełnoprawnym wsiurem, nie? No, jasne, że fajne. Bardzo fajna gierka. Świetnie się w nią gra. Dobra, zobaczmy najpierw od tych kategorii C. Hardwood planki. Sprinklery. O, to nawet nie widziałem, że są do zrobienia, prawdę mówiąc. Dobra, biorę. Jest dobra cena. Dużo do zrobienia, ale też mam sporo lamp przy domostwie, więc będę w stanie to ogarnąć. Co do yerby, to bardzo dobrze smakuje, jak parzysz z suszonymi skórkami pomarańczy. Nigdy mi nie pasowały smakowe warianty, wiesz? Już wolałem tą taką zwykłą, suchą. Jeszcze mówiliście, że mam iść do Sofii, do sklepu Sofii, tylko muszę zobaczyć na mapie, który to jest. Cześć, sushi! Sofii. No to powiem ci, że nie wiem, które to jest. To są Civil Corpsy i Zikon, nic więcej nie mam na mapie. To na zewnątrz jest. Ale na zewnątrz co? Za murem miejskim? Czy nie w budynku po prostu? To jest Lee. To jest Sonia. Ale to Sonia to nie Sophie. No ona nie ma. Ale mogę u niej sprzedać te rybki, które złowiłem. Tak, za murem na zachód od twojego domu. Patrzcie, ile już mam kasy, jak to się zaraz dorobię normalnie. I skoczymy jeszcze, wiecie gdzie? Do Research Center, zobaczyć, czy mogę wymienić te moje data diski na coś ciekawego, bo prawdopodobnie mogę.
Sonia jest teraz Mortal Kombat. Dobra, zmieniamy gierkę i robimy questa. Czy w tej grze jest kompas? Nie ma. Nie ma. Trzeba się zdać na siebie. Czy ten koleś wszedł właśnie z buta przez te drzwi? To nie jest, to jest szkoła, przepraszam. Do złego miejsca dotarłem. Musimy się cofnąć. A wracając do yerby, to ja zawsze zamawiałem Cruz de Malta. To było to, co mi najbardziej pasowało. A przez tam pierwsze miesiące próbowałem z bardzo różnymi yerbami. I ta Cruz de Malta siadła mi najmocniej. Nie, czekajcie, to też nie jest tu, to jest tam. Tak mi coś nie pasowało. Brakuje głodu, świadomość śmiertelności w przyziemnej potrzebie, tego mi brakuje. Tak, gadaliśmy właśnie o tym, że szkoda, że postać po prostu nie odczuwa głodu. Byłoby na pewno dużo fajniej. Co tu się dzieje? Recover. A, i możemy sobie... O, okej. Okej, czyli te wszystkie części możemy przerobić w takie oto rzeczy. To musimy pilnować, ile my już tego mamy. A tu się recoveruje, a tu się za to używa data disk. O, tutaj używa się data disków, żeby odblokować nowe rzeczy. Training dummy i weapon rack. Silicon chipset? Okej. Wiem, co my mamy zrobić. Mamy zupgrade'ować nasz workbench. Czemu ja nie ogarniam takich prostych rzeczy? Ała, moja nóżka. Muszę się wyprostować. Przeczytałem tylko, że Ashton napisał, że ona jest mocna jak dzika świnia. I kompletnie nie wiem, o czym przed chwilą gadaliśmy i nie wiem, do czego mam to odnieść. I mam milion myśli teraz w głowie, a żadna z nich nie jest zbyt rozsądna. Jarmungen, ale wiesz co, mam wrażenie, że wbijanie expa jest powolne. Prawdopodobnie są akcje, które są opłacalne pod względem zdobywania expa, ale ja nie bardzo jeszcze w tym siedzę. Dobra, mamy te 20 desek, tak? Nie, mamy 19, jeszcze jedną muszę wstawić, teraz pamiętam. Tylko nie mam drewna. Zaraz to naprawimy. Tak, Ashton, to jest ta, z krzyżem. Tylko były różne warianty i ja nie pamiętam teraz do końca, ale wydaje mi się, że miałem wariant czerwony z białym krzyżem, bo jest chyba jeszcze biały z czerwonym krzyżem i nie wiem, czy one się różniły tylko właśnie tym kolorem opakowania, czy jeszcze czymś jeszcze. Ale zawsze właśnie brałem tą czerwoną z białym. Dobra, brakująca deska się robi, będzie za półtora godziny. A jeszcze miałem wyciągnąć stare części, o. Dobra. Będzie tego. Aha! Yerba jest mocna jak dzika świnia. No, no może. Bardzo mi pasowała, bo była nie aż tak inwazyjna w smaku, a jednocześnie faktycznie dawała mega kopa. Jezu, nie chciał się zaktualizować. Nagle godzina przeskoczyła. A tu jak stoimy? Tu jeszcze 2 dni i 20 godzin. Jesus. Czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej? Czy jest jakieś wyjaśnienie mojego lenistwa? Jeśli chodzi o przyzwyczajanie się do yerby, to ja polecam pierwsze zalanie robić tylko ciepłą wodą, czyli tam chyba 90 się zalewało, a kolejne zalania robić już zimną. Wydaje mi się, że dużo łatwiej wtedy jest przełamać ten smak i przyzwyczaić się do niego.
No ale to taka moja opinia, nie do końca musi się u was sprawdzić. Cześć, Wergi. Dobra, to mamy rzeczy, jesteśmy gotowi zrobić spory wydatek. Potem skoczymy na te Rancho Sofio, o którym mówiliście, zobaczyć, czy faktycznie są tam robaczki. Yerba Max 70, o, to ciekawe. W sumie ja faktycznie 90 nie zalewałem, bankowo, ale też nie wiem, czy 70. Ja nie wiem, czy tam właśnie coś jeszcze po środku nie próbowałem, jakieś 80 albo coś w tym stylu. Pamiętam właśnie, że... Nie pamiętam. To ja teraz mówię o herbacie, jak brałem taką lepszą przez jakiś czas. Już nie pamiętam, jak robiłem z yerbą, prawdę mówiąc. Dobra, upgrade i mamy wszystko i... akceptuję. No i pięknie, słuchajcie, mamy drugi level. Jeszcze bym sobie zobaczył, jak dom mogę sobie zupgrade'ować. Hardwood planki, brąz bary i aż 10 tysięcy golda. No to będzie problem. No wiadomo, ci panie herbaty, dobra zabawa. Arturo, wiesz co, zmieniałem w poniedziałek, bo miałem na takim jednym serwerze discordowym powiedzmy zabawę. Jak już popadłem w szał zmieniania, to sobie zmieniłem też mój normalny, jak wszystko wróciło do normy. A to jest Rancho Sofii. Dobra, no to lecimy tam. No właśnie, Ashton, mówiłem wcześniej, że ja nie za bardzo jestem zwolennikiem tych smakowych yerb. Już wolę te najzwyklejsze. No. DSRG RIP. RIP. Czemu tak ścierwi tutaj? Zobaczcie, jak przycina co chwilę. Dziwne to rzeczy. I w zależności od ceny robaczków... Cześć, Sofii. W zależności od ceny robaczków, ja bym chyba poświęcił trochę czasu na... Tutaj, o. Na łowienie ryb. Są. Za 3 golda za sztukę, panie! No to biorę, no nie wiem, ze 100? Jak my to zmonetyzujemy? Przecież to jest deal życia. Przecież to jest nieskończone, to jest infinite. Jak 99? Czemu 99? Nie stakuję się do 99, czy jak? To zaraz będę miał 70. Tam było to cholerstwo, co jest potrzebne do pułapek na lamy. A po co mi lama? W sensie... Na razie jedyne zastosowanie w lamach widzę takie, że można je bić po mordzie. A to mogę zrobić bez chwytania ich. Cześć, Fraksu. Siema, siema. W formie mounta można ich używać. A można zebrać tam na przykład, nie wiem, 8 i zrobić zaprzęg? Byłoby subcio. Jakie to pazerne na lamy.
to po prostu mądrze planuję moje inwestycje. To wszystko. A to gnida. Teraz pad mi ciągle wibruje. O, dobra, jest catfish. A catfishe po ile szły, bo już nie pamiętam, po 30. O, jest to słabo, to zły deal. Iron Pope. Pipe. Pope. Iron Pope, żelazny papież, nie? A złowiłem tutaj na robaczka. Żelaznego papieża. Ceny są zmienione, owszem są, natomiast to nie jest duża strata. To jest minus 6 na małej rybce i minus tam chyba 16 na dużej. Nie zdążyłem. No przebitka jest niesamowita, a jeszcze expa za to dostaję, nie? W sumie ja robię mało rzeczy, które dają mi expa. A i tak muszę spalić czas. Jesus, jak dzisiaj gadanie jest dla mnie trudne. To jest niewyobrażalne. I tak muszę spalić czas, żeby wyrosła mi roślinka. Bo to jest moje zadanie główne i nie dostanę kolejnych, póki go nie zrobię. Cześć wilkołaczku, dzień dobry. Bardzo mnie, moi drodzy, cieszy, że mimo, że jest nas dzisiaj stosunkowo mało, to jesteście bardzo aktywni na czacie, więc chciałbym was pochwalić. Czujcie się pochwaleni, bo właśnie was chwalę. Bądźcie pochwaleni. Bla, 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 jestem aktywny. No i pięknie, Maniek, no i pięknie. Przełamcie swoją barierę, odezwijcie się, przywitajcie się. Dla mnie to jest chyba w sumie najlepszy układ, że w miarę kameralne grono, ale aktywne. Jaki mam statyw do mikrofonu? Jakieś oliwienie, co jakiś... O, ryba mi ucieka! Twoja... Kto to? Fraksu! Jak mogłeś? Oddawaj, robaczka! To jest ten Roda tam, P01 czy coś w tym stylu. On swoje niestety kosztuje, ale mam porównanie z tymi najtańszymi statywami, które gdzieś tam sobie śmigają na Allegro. I naprawdę jest świetny. Bardzo dobrze trzyma, nie? Przede wszystkim mikrofon może być ciężki, bo testowałem go nawet z Samsonem i świetnie sobie radził. Nie jest jakiś super głośny. Koty lubią się o niego ocierać. Naprawdę same plusy. Bardzo dobry. No to masz sushi pewnie dokładnie ten, co wszyscy biorą z Allegro, bo to jest chyba ten najtańszy tego typu. On, no, nie trzyma zbyt dobrze tego poziomu moim zdaniem i jest trochę bardziej hałaśliwy. Wiadomo, że robi robotę, nie? Czy mi się w ogóle tej stamina zużywa? Bo mam wrażenie, że nie. Jesus, zluzuj, rybo. No, jeszcze się urwała. Ceny zmieniają się codziennie. O! Dobrze, dobrze. Spoko, Polko, jakby my tu chodziliśmy wielokrotnie spać po pierwszej albo koło pierwszej i nie było z tym problemu, więc też się nie martwię. Bardziej się właśnie martwię o to, że gdzieś ta stamina w tle jest, tylko ja jej nie widzę. Ale myślę, że gdybym się zużywała, to by nie zrobili takiej gafy, jednak by ją pokazali na ekranie. O trzeciej pada. No i dobrze. To wszystko wiemy. Możemy sobie pozwolić. Chyba, że to taki troll i o drugiej stracę przytomność.
Według Wiki to 6 staminy za rybę. Ty, faktycznie, że mi schodziła. Ale lipa, że nie wpadli na to, żeby pokazać staminę, jak się łowi ryby. Jestem w szoku, powiem ci szczerze. Idziemy w kimę. Nie ma jak pisać wypracowanie z polskiego ze mną w tle. No polecam się, polecam. Dzięki, pan Listwa, sprawdzę. Chociaż przyznam ci zupełnie szczerze, że jak już będę miał sianko odłożone na tego Go XLR-a, to pewnie tego kupię, bo już się napaliłem. Konkurs na dyktando. Ja już chyba kiedyś coś takiego robiłem, wiele lat temu, że jak miałem zorganizować jakiś konkurs, to właśnie było coś z ortografią. Tak mi się coś kojarzy. A nie ma co ukrywać, że wtedy faktycznie ludzie mieli problemy z napisaniem komentarza poprawnie. Znaczy nie to, żeby teraz nie mieli. Wspomnij, co się Kołomącił na ekstra punkty. Ostatnio jechałem przez Kołomącie. Tak, o wiewiórce? Było coś takiego? Jesus, nie pamiętam. Nie pamiętam szczegółów, niestety. Dobra, szybko zobaczmy, co tu się dzieje. 2 dni i 2 godziny. Leder. O, w ogóle mieliśmy zobaczyć naszego bencha nowego. Co możemy zrobić? Iron Sword! Pewnie, że robimy. 15 sztab. Ale kurno, teraz się możemy rzucać po mieście. Nikt nam nie podskoczy. Dobra, co jeszcze? No tu już mamy wymaksowane to, co chcieliśmy. Tu jeszcze dużo do zrobienia. Możemy sobie zupgrade'ować do tego poziomu. 3 sztuki i 2 sztuki. Dobra. I wędkę też możemy zupgrade'ować, super. Amulety, to mnie nie szczególnie obchodzi, jeśli mam być szczery. Dekoracji też się trochę pojawiło nowych. Zaraz. Metal storage, dokładnie, to są duże skrzynie. No można się zastanowić nad zrobieniem tam dwóch. O, są w końcu części do auta. Nie są szczególnie jakoś wymagające. I mam zrobioną skórę, więc idziemy ją oddać. A tu jesteś, siema, proszę. Okej, to jest nowe zadanie. Bronze sword, no to nalajcie, to też mogę zrobić, mam dużo surowca chyba, jeśli dobrze pamiętam. Okej, no to już wiem, gdzie jest zadanie. Czy może przestać padać? Czy da się, nie wiem, zaunlockować w skillach jakiś specjalny taniec, który sprawia, że przepędzamy chmury i na przykład przez tydzień nie pada? Dekoracje wpływają na statystyki. Owszem, to wiem. Natomiast nie zmienia to faktu, że mi się nie chce. Jaki fajny. Znaczy, okej, ja lubię, jak mi pada za oknem, ale nie lubię, jak mi pada w grze, okej? Czujemy tą różnicę, nie? Deszcz w grach, not so much. Jest szansa, że tajemniczy merchant posiada te ustrojstwa. O jakim ustrojstwie mówimy? Bo się chyba pogubiłem. Zaraza. Ja nie potrafię po wiedźmińsku gadać. Ale tak, trochę ten klimat. O zmiany pogody. Mówisz poważnie? Kurde, byłoby super. Sprawdzimy. Stój! No i fajnie, patrzcie, ile my siana zarabiamy teraz. Ciekawe, czy tu są inne ryby niż te koło nas.
Wrześniowa aura. No właśnie, ale mi wrześniowa aura w zupełności wystarcza za oknem. Dobra, dzisiaj jest ładnie. Wczoraj było jakoś już tak trochę jesiennie. Autentycznie wczoraj było... Co tu się dzieje? Wczoraj było czuć ten zapach. No, Bubblefish, proszę bardzo, stóweczka, czyli są lepsze. 30, no. Ale to bardzo drogi biznes. No to nie, to trochę szkoda, bo my... Skończyło mi się miejsce w ekwipunku. Musimy zaraz pozwalniać sloty. A te Bubblefishy, patrzcie jak one tu lecą, jedno za drugim i są łatwe do złowienia. A, za wcześnie, sorry. W ten weekend raczej nie, Matus, bo mamy już rzeczy zaplanowane na właściwie całą sobotę, a jednak niedzielę chciałbym mieć wolną, żeby sobie popracować z chaty. Myślę, że na październik się można zgadać dopiero, bo we wrześniu my raczej już nie damy rady. Wiecie, że ja lubię wędkowanie w grach. Jakoś mnie to relaksuje. Takie powtarzalne czynności, jedna za drugą. O, jest jednak relaks dla mózgu. Nasze zoo jest dobre o każdej porze, no to prawda. To prawda, a my tam jeszcze mamy dużo do zwiedzenia. Za pierwszym razem nie widzieliśmy wszystkiego. Dobra, złowiliśmy wyższy wariant jednej z tych rybek, ale to też dużo nie daje, bo kosztuje 60 w wyższym wariancie. Tego Bubblefisha bym chciał złowić w lepszym wariancie, zobaczcie ile on będzie kosztował. Pewnie dwa razy więcej, nie? What the f... Szalona! Chodź. Tak, wiem, że lubisz wędkowanie w grach. Ja to zawsze podkreślałem. No powiem wam, że tak sumarycznie to jest chyba lepsze miejsce do łowienia. To nic, że na razie wszystko mi wypada z ekwipunku, bo nie mam slotów. Ale zaraz sobie zwolnimy. Coś po prostu usuniemy. Pewnie mam jakieś śmieci niepotrzebne. Tak do 15 sobie połowimy chyba. O, no i o to mi chodziło. 200 za rybkę. Pięknie. Naprawdę, to jest coś, na czym się można nieźle obłowić. Ja nawet nie wiem, czy tak nie zrobię, żeby sobie ze dwa dni takie w grze poświęcę poza streamem tylko i wyłącznie na to, żeby łowić ryby. No to już wiem, co będę robić. No dokładnie, co można lepszego ogarniać? Pewnie są jakieś bardziej złożone sposoby, że coś tam gdzieś wydobywasz, przetwarzasz i sprzedajesz w super fajnej cenie. Natomiast jeśli chodzi o takie leniwe działanie, to wydaje mi się, że to łowienie ryb jest absolutnie najlepsze. Obłowić, bo wiecie, łowienie. No trochę tak. Hausi, ale ja nawet na Playaka mam dwie różne gierki o łowieniu ryb. Nawet chyba w jedną graliśmy kiedyś na streamie. Zobaczcie w ogóle, że ten zegarek się dopiero aktualizuje, jak złowimy rybę. Teraz nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. 14.33 i 14.40 nagle, przeskok. Wracaj! Dobra, ostatnie i lecimy je sprzedać. Zobaczymy, ile łącznie tego zdobędziemy. Co tam się dzieje? Herager! Heragerku! Ty no nie mówisz, że nie zdążyłem. Dopiero co wyskoczyło. O, przepraszam. Nie zauważyłem, ale dziękuję ci ślicznie. Witam po raz piąty? Po raz piąty, tak twierdzi Twitch. Dobra.
Oczywiście, że nie. No, zdarza mi się niestety. Ech, dobra, co możemy wywalić? Mogę wywalić tego Batwinga, bo uważam, że nie będzie mi na razie potrzebny. Mogę wywalić... co, sznurki? Jabłko mogę wywalić na pewno. Mogę wywalić herby, bo uważam, że też nie za bardzo będę z nich korzystał. Czy to starczy? Nie, jeszcze coś potrzebuję. Raz te iron pipe, przecież po co mi to? Dobra, wszystko, lecimy. Czy mam słuchawki do konsoli podpięte? Nie, mam podpięte do miksera, a wyjście z telewizora mam podpięte pod mikser też, dlatego słyszę konsolę. Ale problem jest taki, że na tym mikserze no niezbyt mogę zrobić tak, żeby słyszeć i dźwięki z systemu, łącznie z konsolą, i odsłuch z mikrofonu, a chcę słyszeć odsłuch z mikrofonu. Dlatego nie słyszę domyślnie dźwięków z konsoli. Znaczy Listwa mi podobno wysłał teraz schemat, który pozwoli mi zrobić jedno i drugie naraz, ale no to wyjdzie w praktyce gdzieś tam później. Czyli podpięcie drugiego zestawu słuchawkowego i ukrycie pod tymi słuchawkami nie przejdzie tak pojedynczej słuchawki do usznej. Nie, bo jeśli wepniesz słuchawki w pada, to one przestaną rzucać... No dobra, to teoretycznie... Nie, to nie, to byście nie mieli wy wtedy dźwięku z gry, bo wtedy dźwięk z systemu poszedłby na te słuchawki, a nie na videograbera. Więc jak gdyby, no to jest skomplikowany temat. Jest porąbany. Czemu ja też tamto biegnę sprzedać? W sensie, ja nie wiem, czy te wszystkie sklepy mają takie same ceny na te same produkty. Zaraz się okaże. Sprzedawanko. O, dobra, dzisiaj duża strata. Sprzedajemy mimo wszystko, czy nie? Minus 60. Dobra, sprzedaję. To i tak jest dobry zarobek. Wiecie, zapłaciłem za tego robaczka 3 sztuki złota, a dostaję 140. Jakbym pewnie to przeoszczędził na jakiś inny dzień, to by się lepiej zarobiło, ale... I tak jest bardzo ładnie. No, pięknie. Może faktycznie tą chatę niedługo zupgrade'ujemy dzięki temu. Na karmkicie. Do kici, zobacz, mam takie Blade Fishe, bo je dostałem i one wiem, że już mi się nie będą jakoś tam bardziej stakować, nie muszę ich odkładać na bok, więc kicia ma sobie takie Blade Fishe. Tylko kici jakoś tak ostatnio nie widzę. Pewnie jak jest deszcz, to nie wychodzi. Koty chyba nie lubią deszczu, nie? Spoko, lisica, nie ma problemu. Pozdrowienia, powodzenia z pracą na Polski. 3K golda za 33 golda, nice. 300, no 300, bo tam stówka za 3 poszło. Dobra, co my jeszcze chcemy zrobić? Moglibyśmy sobie faktycznie tego Iron Exa zrobić, tylko muszę mieć więcej żelaza, ale ogólnie żelazo powinienem zrobić na zapas. Iron Bar, ok, tylko Iron Ore nie mam. To możemy dzisiaj iść do kopalni. Tylko, zanim pójdziemy. Dobra, trochę mi się opróżniło. Idziemy. No można było dużo, tylko nie chciało mi się czekać autentycznie. Wejdziemy na chwilę tutaj, żeby zobaczyć, jak stoimy z zadaniami. Czy możemy coś fajnego podnieść? A pewnie możemy.
Dzisiaj same biranki zostały. Tego jeszcze nie mogę. Kolejny, kurde. Kolejny? Czy was pogrzało? Ile jest czasu na to? No dobra, to wezmę jeden. No ale teraz to już na pewno musimy lecieć do kopalni, bo my żelaza dużo potrzebujemy. Czy polecam używanie tej gąbki do mikrofonu? Na pewno lepiej spisze się pop filter niż gąbka. Gąbka jest bardziej na taki, wiesz, stały wiatr, nie? Tak mi się wydaje. A pop filter jest taki do warunków domowych. Czy na pewno przesuwałem kursor? Jaki kursor? O czym mówimy teraz? Tylko to nie jest ta kopalnia. Tutaj nie ma żelaza. Idziemy do drugiej. Misje na te motory można brać równolegle z innymi. Aha, okej. Czyli jak gdyby z każdego tieru, powiedzmy, można brać jedno? Bo tam miałem tiery B, C i D i głównie brałem te z B. Tylko ja nie wiem, czy na to jest jakiś czas konkretny wyznaczony. Zobaczmy. Nie, nie ma chyba, nie? Nie ma, no to dobra. Ja się bałem właśnie, że się wcześniej wyrobię i dostanę ujemne punkty, jak już się raz zdarzyło. Ale w takim układzie chyba będzie okej. Chyba będę musiał w ogóle zapłacić, nie? W tym tygodniu. 300. No cóż. No to dwie dobre rybki. Dwie dobre rybki tyle kosztują. Tak, na 100% wybierałem inne questy. Było podświetlenie na tych kartkach, wiesz? Takie niebieskie. To jest żelazo, nie? Dokładnie. Level 14. Wiecie, co mi przypomina ten sposób kopania w kopalni? Children of Tomorrow miała być taka gierka na... to miał być ekskluzyw na PlayStation. Miał to być właśnie taki bardzo dziwny survival, taki nastawiony na multiplayera i na tworzenie miast razem z innymi graczami. I to nawet wyszło, tylko to się okazało kompletną wtopą. I tą grę tak długo robili. Ja pamiętam, że jak byłem na Gamescomie w 2013, to już wtedy nam prezentowali jakieś demko tego na jakimś zamkniętym pokazie. Oni właściwie już wtedy sugerowali, że gra jest prawie skończona i niedługo wyjdzie. A potem minęły lata. Potem minęły dosłownie lata. I ta gierka wyszła finalnie. I nawet chyba w nią nie zagra... I ja nawet się nie zdziwię, jeśli już serwery są zamknięte. Tam ciężko było, jakby patrząc na te zwiastuny, ogarnąć, co właściwie tam się dzieje i do czego to wszystko zmierza. Na pewno do wydobywania właśnie surowców. Podobny sposób jak tutaj, że tak przywalałeś, taki obszar znikał, taki dość naturalny. Znaczy, no to też nie jest naturalny, tak? Bo chłopak przywala i znika. Znalazłem z nogi żołnierzyka. Tak po prostu. Gdzie to żelazo? 139! Płonie! Płonie! To my możemy stąd znikać. Już jesteśmy urobieni na cały tydzień. Przecież ja tego w tydzień to nawet nie przepalę, tak naprawdę, na sztaby. Rozkopałem w ogóle całe wejście do jaskini teraz. Bez jetpacka to bym sobie to już nie poradził z wyjściem. Tak, Max, to dokładnie to było. Tamto miało jakiś taki kierunek, który... po którym można się było spodziewać, że coś z tej gry będzie. Ale finalnie wyszło dziwnie. Grałaś, o popatrz, i co? Poopowiadaj nam trochę. Spoko, cholerstwo, miłego, trzymaj się. Powodzenia w ciułaniu na konia. Cześć, szympans. Dobry wieczór. Ej, list dostałem, na mnie zwróciłem uwagi. Co tu się dzieje? From Petra.
I've heard from Presley that you've taken on a commission making a DD transport. No, dokładnie. For this vehicle you'll need parts made of relics. I'm not sure if you know how to proceed exactly. Come see me in research center and I'll explain you more. Dobra, to wiemy wszystko, bo w sumie sprawdzaliśmy chyba składniki, nie? Możemy sobie w ogóle już to postawić tutaj. Rubber tire, fiber cloth. No dobra, jednak potrzebuję rzeczy, których jeszcze nie mam. To będzie skomplikowane, no ale to jest zadanie główne. A nie, przepraszam, jeszcze wróć. Okej, okay, tego potrzebujemy. No, powinniśmy dać radę. Marble plank prawdopodobnie jeszcze gdzieś mam. I bronze bary, które zrobię w bronze pipe. To nawet bronze pipe już chyba mógłbym zacząć dziubać. Bronze pipe się robi tu? Nie, tu. Dobra, niech się robią. A ja sobie wrzucę przy okazji... Iron bary, dokładnie. 25, lecimy, proszę bardzo. Refuel. Dobra, no to sprzęcior pracuje. Marble planka, zobaczymy czy ja mam. Mam w ogóle w ekwipunku, nawet nie w skrzyni, tylko w ekwipunku był. Dobra, no to to już mamy część zrobioną. Klimat, czekaj, pisałeś wyżej? Nie. Klimat był fajny, szczególnie, że wprowadzał dużo niepokoju, a wszystko, co zebrałeś, było wspólnoty. No właśnie, to właśnie było dość ciekawe w tym projekcie. Jednak pomimo tego, że lubię gry, w których sama tworzę sobie cele, to dość szybko mnie znudziła. Muszę zobaczyć, bo ja pamiętam, dostałem do tego kluczyk, a jeśli serwery jeszcze działają, to wypadałoby sprawdzić, zanim zamkną, bo czuję, że naprawdę, że to nie siadło i to może szybko zdechnąć, jeśli jeszcze nie zdechło. Rise and shine, little city SG. Rise and shine. A właśnie, wytłumaczcie mi troszkę, jak działają te punkty do rankingu. Dobra. 3 pipy gotowe. Proszę bardzo, też je dorzucamy. A to już! Zi! To w porzo. Gdzie to jest? Dlaczego to? O, tu jest. Dobra, szukałem takiego bardziej brązowego. Dym. Mogę to tu położyć? Czemu to znika? O, nie? Tu, dobra, to jest twoje miejsce. I teraz możemy faktycznie już wejść w... to? Dobra, fiber cloth. Sześć potrzebujemy, ale to zrobimy na zapas, wiadomo. Oj, Oszus, to szkoda, że nie trafiła akcja z tej samej gierki, kiedy musiałem ją kiedy zdecydowałem się ją wyinstalować, bo już mnie tak wkurzała. To myślę, żeby było dużo ciekawsze. Dobra, 3 sztaby, to mi starczy prawdopodobnie na... nie, Sorda już mamy. Upgrade kity. Idziemy kupić upgrade kity.
Ta, serwery dead. O, to lipa, to nie pogramy. Oszust, no to na samym końcu ostatniego streama z Wolfensteina. Już po prostu była taka sytuacja, że biliśmy jakiegoś bossa i ten boss był absurdalny po prostu. Tam kończyła nam się już po prostu na nim amunicja normalnie, nie? Jak, mimo, że mieliśmy zestakowaną wcześniej. Ty, tu jest rynek rybny. Ciekaw, czy on ma ceny pełniejsze za ryby. No i boss nas pokonał i okazało się, że checkpoint jest na początku levelu. Już po prostu stwierdziłem, nie, dzięki, nara, nie chcę, nie mam zamiaru. Gdzie jestem? Co ja tu robię? Po co ja tu przyszedłem? Co ja miałem ogarnąć? A, upgrade kity, dobra, to tutaj. Jeju, już muszę sobie taką naszywkę za koszulą zrobić, że jak się zgubię, to żeby wiedzieli, gdzie mnie odprowadzić do domu. 168, no to weźmiemy od razu tam, nie wiem, 5 sztuk. No, w Inside Secret Ending był trochę zawodzący. Naprawdę liczyłem na dużo więcej wtedy. A, i mamy zrobić tego Bronze Sworda dla Django. To zrobimy. Dobra, mamy przyjść pod fontannę na 19. Jest 10:37. Może być. Cyk. Jeszcze jedna sztaba. Akurat się zrobiła, pięknie. No i jest zupgrade'owane. Jeszcze mogę sobie wymienić mój mieczyk na ten, który mam tutaj. No, patrzcie, to jest 3 razy wyższy atak niż to, co miałem do tej pory. Mega. A za kolejne żelazne sztaby zrobimy sobie żelazną skrzynię i być może gdzieś się przeniesiemy. W ogóle może poszerzę zaraz ten teren. Ile to kosztuje? 1500. Dużo. To dużo, to nie szanuję. Ile my mamy kasy? 2600. Idziemy łowić ryby. Nie ma. Nie ma, że boli. Jak się nazywał film o facecie na wyspie z takim dużym plot twistem? Shutter Island? Obstawiam, że pytasz o Shutter Island. Siema cichy, dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dajcie te dobre rybki. No dobra, te nie są najgorsze. Tylko bym chciał w tym dużym wariancie. Słyszałem, że jest to zestresowana foczka. No siedzi gdzieś niby, siedzi gdzieś. Spoko, ja nie tylko się na hapie kasy na tych rybach, ale i doświadczenia. Znaczy teraz pewnie już jakieś grube tysiące są potrzebne do kolejnego levelu. To ale mimo wszystko. Grosz do grosza, a będzie kokosia. No, pipa to nie chciałem akurat. Zwykły niestety wariant za 75. Ale sprawdzimy następnym razem w tym rybnym. Być może będą lepsze ceny. Każdy exp jest na wagę złota w tej gierce. No właśnie mam takie wrażenie. Ale jak patrzę, ile tam jest jeszcze tych skilli, ile one mają poziomów do odblokowania,
to ja nie wiem, czy ja kiedyś wbiję maksa, naprawdę. Bo tu jednak jest przepaść pomiędzy kolejnymi poziomami, nie? Na początku faktycznie mało expa było potrzebne do awansu, a mam wrażenie, że to bardzo szybko, bardzo drastycznie rośnie. Nie wiem, czy można nawet połowę odblokować. Nawet tak nie mów. Nienawidzę gier, w których nie można jednorazowo odblokować wszystkich skilli. Że jakieś buildy trzeba robić i trzeba się na coś decydować. Bez sensu. Cześć Gozda, siemanko. Ach, znowu za wcześnie. Nie, w Wieśku chyba można było wszystko odblokować. Chyba się dało. No jak się nie dało, to słaba gierka, wiadomo. No, o której mieliśmy być? O 19 na placu, tak? Czy o 18? No, 150 jedna się trafiła, dobrze. Z druga 150, patrzcie jak się rozkręciło. Ale coś czuję, że za te dzisiejsze rybki to już mi się zwróciło za upgrade tule. Za toolboxy, upgrade boxy, Boże, jak to się nazywa w tej grze. No już chyba za to odzyskaliśmy kasę w każdym razie. Jak w sumie ten PC zadowolony? O panie, o panie. No. No tak, no zresztą widzisz, jak gdyby, że od kiedy mam tego peceta faktycznie bardzo często się pojawiam i streamuję i nagrywam w końcu, no bo w końcu czuję ten komfort działania. Nic mnie nie ogranicza, nic mnie nie stresuje, nic się nie wysypuje, bo czegoś tam znowu zabrakło. U doktora można zresetować punkty. Nie wiem, czy będzie potrzeba. Ja już wolę tam sobie żyć z moimi błędnymi decyzjami, niż próbować pisać historię na nowo. Nie, Gozda, wiesz, to jest taka minigierka, w której można właśnie złowić rybki, ale korzystamy z niej teraz w opór, ponieważ ona generuje bardzo dużo kasy dla naszego bohatera, a tutaj kasa jest bardzo potrzebna, żeby się rozwijać. A no, naprawdę? Ciekło mi. Uff, ledwo. No ci mówię, oszust, przecież to już był absurd jakiś. Nie mam zamiaru tego nigdy w życiu już instalować na konsoli, przecież to jest dramat. I to jeszcze wiesz, graliśmy w dwójkę z Listwą, nie? Mniej więcej widzieliśmy, jak mamy sobie tam spróbować pomóc, a jeszcze jak ja bym grał z botem sam? No. I najgorsze jest to, że w tej grze nawet nie ma sensu grindowanie, bo jak ty sobie podgrindujesz do góry, no to ci automatycznie wyskauluje przeciwników do góry i wcale nie będzie łatwiej. Cały czas jest tak samo absurdalnie trudno momentami, nie? Ten boss był absurdalny moim zdaniem. Przecież tam się pojawiały lasery na ścianach, suficie i podłodze. A... No to było durne, to po prostu było durne. Spoko, Gozda, miłego. Powodzonka. Cześć Richie, siemanko. Dobry wieczór. O, co ty gadasz? Aż ryba mi uciekła z wrażenia. A do jakiej wiki to się odnosi? Ło, panie Butchers, przecież to jest zarąbiste! Kurde, myślałem, że ta... Nie, to Poppy. A, to jest, jestem zawiedziony. Myślałem, że to kolor Butchersa. Sorry, Poppy. Ogrywanej gry, czy jeszcze sprawdzę, co ty... Stary, to jest przecież kosmos jakiś, co to ostatnio robisz, nie? Tylko widzę, że jeszcze chyba nie sprawdza dobrze to przez spację?
Czy przez co? Czy po prostu nie ma takiej karty na wiki? Nie mam drewna, dobra, to lecimy po drewno jeszcze. Kiedy powiększamy działeczkę? No jak będzie pieniądz. Już nie mam staminy, żeby nawet ściąć drzewo. Trudno, to stracimy trochę czasu. A jak my stoimy z roślinką? Bo to zaraz chyba, nie? No normalnie, że jest zrobione. Za 14 godzin będzie. To idziemy w kimę. Liczy spację. A, to teraz poszło. To nie wiem, czemu za pierwszym razem mnie załapało. Kołomącie. Kołomąć się pisze, mój drogi. Kołomąć. To zaraz coś przetestujemy. Ale funkcja jest zarąbista. Dobra, to już jest zmaksowane. Ja nie mam miejsca w ekwipunku. Możemy zrobić tak i możemy... Nie, no muszę iść sprzedać po prostu te ryby w takim razie. Chyba, że... Czyżby ja miał jakąś rybę w ekwipunku? Tak, mam 15 tych rybek, no to bierzemy wszystkie. Dobra. Możemy iść dorąbać drewno, żeby zasilić piecyk. Trzymaj te ryby, aż ceny wzrosną. Nie chce mi się. Złowię następne do tej pory. Zobaczcie, to w sumie też się dostaje bardzo dużo expa. No tylko to jest surowiec, który się kończy, nie? Mam co najwyżej, że się skończą robaki, ale to nie jest żaden problem, żeby podskoczyć do sklepu i kupić kolejne. Jak ta siekiera w ogóle napierdziela, to jest masakra. Czy to jest jakiś nowy Harvest Moon? Nie, to nie jest Harvest Moon, ale to jest gra, która no zdecydowanie duchowo kroczy za Harvest Moonem. To jest My Time at Portia. Tudzież mój czas w Kołomąciu. Bardzo fajny jest zresztą, polecam. Jeśli lubisz Harvest Moona czy tam Stardew Valley, to będziesz się czuł tutaj jak w domu. Dobra, bo natrzaskałem tego drewna niepotrzebnie dużo, a potrzebowałem tylko troszkę, żeby wrzucić do pieca. Jak można tak nie szanować pieniędzy? Jak można tak nie szanować czasu, gargulec? Czemu mogę zrobić tylko 4? O co tu chodzi? To ile jest potrzebne na jedno? 3. Coś mi tu nie pasuje. A, bo jest 10 max naraz na liście. Dobra, to już powiedzmy mamy i możemy nawet przeciągnąć sobie na... Na to. I teraz tak, co my tu dalej możemy zrobić? Co my już możemy teraz wykonać? Możemy szyby zrobić. Szyby się robiło tutaj, nie? Nie. W piecu. Czy mogę to teraz anulować, tak żeby nic nie stracić? Mogę. Dobra, i teraz możemy ustawić szyby. Ile to miało być? Chyba 5, więc ustawię 5, ale nie jestem pewien. Sprawdzimy jeszcze raz. 5, dobrze mówiłem, super.
I możemy też zobaczyć, z czego się robi siedzenia, bo muszę zrobić sztuki dwie. To jest w questowych? Tak, w questowych. Wooden boardy muszę przygotować. To wooden boardy... Nie tu. Tu. Nie, nie tu. Tu, no oczywiście. Czemu się w ogóle zastanawiam? No dobra, dużo rzeczy się robi. Idziemy sprzedać rybki w tym czasie, bo już nie mam mi tak miejsca w ekwipunku. Co tu się dzieje? Listy jakieś dostałem. Workshop rankings. O, dostałem trzecią pozycję w ogóle, zobaczcie. A nawet się nie starałem jakoś szczególnie. Nieźle. I 4000 golda? 4000 golda, no przecież tu można sobie życie za to ustawić. Nieźle. Proszę tam nie abuzować bota. Dobra, mieliśmy iść z tymi rybami do gościa, który faktycznie rybami się zajmuje, żeby zobaczyć, czy będzie wyższa cena sprzedaży. Jego już nie ma. On tu stał. Okej, okay, czyli on się pojawia tylko w wybrane dni. No, trudno. Jest raz w tygodniu, a jak już jest, to wtedy ma lepsze ceny, czy nie? No jak ja już mam ponad 8 kafli, moi drodzy. Jak to wszystko ładnie zaczyna tutaj wyglądać. Pewnie w te dni rybne. Dobra, to możemy wrócić na farmę i zrobić drewniany miecz dla gościa. A i możemy w końcu zebrać naszą roślinkę. Dobra. I co teraz się dzieje z moim questem? Mamy iść do Emily, pokazać jej naszą zdobycz, a od razu zrobię miecz. Czy chodzi o practice sworda według zadania? Zobaczmy, bo jest napisane drewniany. Nie, brąz, przepraszam, brąz sword, dobra. To mi wyjaśnia. To muszę zrobić jeszcze sztaby, czyli muszę dorzucić... Dobra, niech się robi. I co jeszcze brakowało? Coś tam jeszcze było trzeba. Practice sword to nie mam, to muszę zrobić, czyli muszę mieć deski. Co ja desek nie mam? Bo to są planki, a ja potrzebuję co? Wood. A co ja mam? Hardwood? Hardwood mam, dobra. No to cyk, już idziemy i zaraz załatwiamy. No i dobra, powinno być tego. Przecież te krzaki już padają teraz na jednego hita, nie? Z tą nową siekierą. Dawajcie, skoczymy na piłę. Kurde, twardziel. Z młodego jest jednak twardziel. Dobra, to zróbmy tak. Practice sword, sztuka jedna. I mam upgrade kitat, więc też mogę zrobić. Dobra, czyli teraz tylko te sztaby brązowe, które się robią tutaj. No to idziemy najpierw z misją. Tylko zobaczymy. Dokładnie, idziemy tam.
Teraz ktoś przez przypadek może rzucić spoilerem na czacie, ale w takiej grze jak tego, jak Kołomoncie, to niezbyt mnie to interesuje. Myślałem, że ją zeżrą żywcem, jak się rzuciły na nią, nie? Strach patrzeć. Dobra, zabrała swoje wioderko, dała mi 5 jajek i... A co z moim tym zadaniem? Okej, mam zrobić kolejne boksy. Spoiler o córce burmistrza? Ciężka sprawa. A, przepraszam. 42. Nie inaczej. Bo ja tego jeszcze nie naprawiłem. I to się wydarzyło później najwyraźniej. Coś się teraz stanie, bo jest scenka prawdopodobnie. Pinki! Idzie na wyspę, na Amber Island. Z jakiegoś powodu. Wooden boards, no to mi się robią wooden boards, zaraz naprawimy. No, co? No przecież mam. No może nie mam? A nie, bo nie mam miejsca w ekwipunku w ogóle. No i dobra, naprawione. Ktokolwiek mnie tam próbował przepędzić, to raczej mu się to nie uda. No wolno idą te sztaby, jeszcze dwóch potrzebuję do miecza. Arturo! Zdążyłem na sam koniec, dziękuję ślicznie. Dziękuję, witam w gronie subskrybentów, to ci poklikam za to kostką. Jak już nie zdążę zaśpiewać, to przynajmniej kostka wjedzie w ruch. Dziękuję bardzo. Witam w gronie subskrybentów. Ach, dobra, glas się robi. Ile go potrzebuję? 5 sztuk. I muszę 3 takie zrobić. To nawet nie wiem, czy nie lepiej będzie najpierw to sprogresować. Nie, ten kot to jest mój najlepszy tutaj friendo w mieście, także... On by mi krzywdy nie zrobił, ja w to wierzę. No dobra, nie przyspieszymy tego czasu. Jak to nie przyspieszymy? Pewnie, że przyspieszymy. Idziemy w Kimę, elo. Ej, nie byłem o 19 w mieście, nie? Pewnie, że nie byłem. Byłem czy nie byłem? Nie byłem. Już w ogóle miesiąc drugi jest. Ale jakoś nie zwróciliśmy uwagi, nie? Nic się tak wizualnie nie pozmieniało. Nie jest tak jak w Stardew. O 21:00 to Tepon chodzisz spać? To grubiutko, powiem ci. Ale spoko, dobrej nocki życzę w takim razie. Dobra, mieczek zrobiony. 5 sztuk szkła również, to od razu je sobie wrzucimy.
Dobra. Co dalej? To jest to... To siedzenia robimy. To siedzenia. Wracamy do tematu. Co tu było trzeba? Były te deski potrzebne, nie? Ta. I tu dużo nawet ich nie trzeba, tylko muszę... O, dobra, jest G. To robimy dwa siedzenia. I... coś jeszcze? Nie, na razie nie. Cyk jedno. Cyk drugie. A nie, już nie muszę. Co, jedno było potrzebne? Nie, niemożliwe. Single seat razy dwa. A wzięło jedno. Ech, dobra, trzy razy rubber tire. Small engine. Small engine się odbiera za data diski prawdopodobnie, z tego co widziałem. Arturo! Boże, co tu się? Dziękuję ślicznie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Znaczy, ja ci nie powinienem dziękować, tylko Max tak naprawdę, ale wierzę, że... No, podziękowała. To dobrze. To dobrze. Co ci, Arturo, tak wzięło na subowanie, że nawet innym rozdajesz? Ja tu, widzisz, wkręcony jestem. Ja tu śrubokrętem macham, tutaj młotkiem stukam. I tam nawet nie patrzę, co się na czacie dzieje. Ale dziękuję, dziękuję bardzo. Ja nawet jestem w stanie od razu zrobić te koła, tylko ile ich potrzebuję? 3. Czyli nawet mi tu pokazują, ile potrzebuję do questa, bo zobaczcie, jak sobie wchodzę tutaj, to mam 3 na tym czerwonym paseczku. Tylko że ja 2... A, bo bronze bar jeszcze muszę mieć, dobra. To tu jest jeden, kolejny. I kolejny się zrobią, tylko muszę paliwa dorzucić. Dobra, to w porzo, to ja się cieszę. G. Drugie siedzenie w innym miejscu się montuje. O Jezu! No dobra, to szukamy. Jest, faktycznie. A tu się 3 pojawiły. Z jednego się nagle zrobiły. Jakimś cudem. Dobra, to co my tu jeszcze mamy? Siedzenie, bla, bla, bla. Okej, to mogę zrobić. Tylko, że chyba jedną sztukę, a 3 potrzebuję. Czy musimy mieć więcej kupsztyla? Więcej desek. Więcej desek. Całą jedną mogę zarequestować. Także bierzemy siekierę i robimy drewno. O Jezu, marzyłam o tej motce. No, proste kurde, to jest najlepsza motka na całym Twitchu. Bez dwóch zdań. Dobra, styknie. Ja czy tak cały czas mówię, że styknie, a potem dwa razy dziennie muszę chodzić zbierać drewno, bo ciągle jest mi go mało. Tych desek to już zrobimy na maksa, bo to się do wszystkiego przydaje. Tu tak naprawdę powinno mi się robić znowu żelazo. Arturo! O, Gedo! Ja zdarzyłem! Bobros? Bobowi Rosowi dałeś? Bobros, stary, witam cię bardzo serdecznie w gronie subskrybentów. Cieszę się, że zaufałeś mi i temu kanałowi. Ciesz się swoimi nowymi motkami. Hem, hej. Się będę chwalił teraz, że Bobros mnie subuje. Ciekawe, jak to trafił. Czemu te bronze bary robią się tak cholernie długo? Nieprzyzwoicie wręcz długo.
Dobra, jedna deska. Co ja jeszcze potrzebowałem? Aha, kupsztyle potrzebuję. To idzie... Nie kupsztyle, brązowe bary. Tu kupsztyle potrzebuję. To idziemy bić lamy. Przecież tym mieczem one na hita będą padać, nie? To ile subów już się uzbierało? Wiesz co, nie wiem, tu ci nie sprawdzę. Ale mogę wejść tu. Tu wejść. I tu też nie mam info chyba. Gdzie to powinno być? Bo ja się znam. Tu pewnie. Jest 56 punktów subowych. A za 65 teraz mamy kolejny slot na emotę. Także jeszcze 9 punktów subowych należy zebrać, aby odblokować slocik. No cześć Izdiś. Co tam mordusia? No pewnie, że oni na hita padają. Widzicie, co się dzieje, nie? Tylko jakoś kupy z nich nie lecą z jakiegoś powodu. Ale to nic, zaraz znajdziemy kolejne. Jeden punkt subowy to jest jeden sub pierwszego tieru. Drugiego tieru to są 2 punkty, a trzeciego tieru to są 3 punkty. Slamobójstwo. O, właśnie, napisałeś slamobójstwo nawet, dobra. Jeszcze widzę kilka będzie tutaj potrzeba. Jakoś zbyt często te kupsztyle z nich nie lecą. Może jakoś jakby tak zdusić bardziej, to by więcej tego wypadło. Nie ma. Słuchajcie, no. Jest jeden sposób, żeby powstrzymać te bezcelowe mordowanie. To jest zdusić koca. To jest jedyne, czego od was oczekuję. Arturo, co ty tu robisz? Morgenon Destination Armageddon. Au, au. Dziękuję ślicznie, jak się rozszalał Arturo. Dać takiemu subtember tutaj do podziałania. I zobaczcie, co się dzieje. Dziękuję, dziękuję bardzo. I akurat musiałeś dać temu typowi, co przychodzi raz na 3 miesiące? Ej, co to jest? Ej, to jest jakaś nowa lama. Na 21 bijemy. Pewnie jak mi to przywali, o ile mi przywali, bo nie wiem, czy zdążę, jak biję w tym tempie, to pewnie padam na hita. Ale nie uderzy nawet. No normalnie, jakie to nowe fanty zdobyłem dzięki temu. Izdiś, teraz ty robisz. Destination Armageddon. Au, au. No odbił sobie, odbił. Dziękuję ślicznie, Izdiś. Dziękuję poniekąd cichy w takim razie. Skoro zdecydowałeś się przyjąć ten podarunek od Izdina. Dzięki wielkie, dzięki. Ty Izdis, a ty już chyba nie streamujesz za bardzo, co? Tak sobie zdałem sprawę, że już cholera kilka ładnych miesięcy nie widziałem, żebyś tego się odpalał. O Jezu, Arturo, kolejny? Ja sobie zaraz gardło zedrę. O Organon Destination Armageddon. Au, au. Dziękuję ślicznie, Arturo, który to czwarty już dzisiaj subik prezentowy. Komu wpadło? Zambiru złapał. Zambiru, grazie w takim razie. Podziękuj ładnie, Arturo. Ale podziękowałeś już, to dobrze. Szalony jakiś. A co to jest subtember? To jest taka akcja na Twitchu, że przez cały wrzesień możesz kupić suba za 50% ceny. To w sumie na tym właściwie tylko polega.
A czego mi jeszcze brakuje? A, jeszcze jednej sztaby. To chwilę poczekamy, będzie. Siusi się nawet zdecidował. No popatrzcie, tych się sumu posypało. O Organon Destination Armageddon. Au, au. Dziękuję bardzo Sushi za subika. Witam w gronie subskrybentów ponownie. Kurde, patrzcie, miałem streama kończyć 20 minut temu, a mówię, a jeszcze chwilę postreamuję i się nagle posypało, nie? Subtrain się zrobił z tego wszystkiego. Aż to normalnie kosztuje $5 miesięcznie. Teraz cena spadła do 2,5 dolara. Trzy sztaby żelaza, to już weźmiemy. Im brakuje jednego brązu. Jednego. Replay ze streamu Puffa. A co tam, też się posypał trening? Faktycznie chyba coś było. Faktycznie chyba train wjechał u Puffa ostatnio. Ech, dobra. Nie wiem, czemu mi sugeruje zrobienie tego brąz sorda, skoro ja już go mam ogarniętego. A faktycznie, ja się nawet wtedy załapałem. To Purple chyba mi sprezentował, nie? U Puffa. Dobra, mamy trzecią oponę i możemy ją sobie teraz już wrzucić do pojazdu. Ej, zobaczcie, jakby tworzenie tego pojazdu wydawało mi się takie odległe, że nigdy tego nie osiągniemy, a tutaj, kurde, nawet blisko jesteśmy już końca. Dobra, i brakuje mi jeszcze tylko podwozia. Podwozie robi się z małego silnika. A mały silnik bierze się prawdopodobnie za punkty. Zaczyna za data diski, których już dzisiaj pewnie nie ogarnę, bo jest zbyt późno. Dobra. No i znowu nie mam drewna, jak to się dzieje? Tak, to jest w ogóle możliwe. Cześć, co mnie Twitch oszukuje z małą ikonką? Co znaczy, że cię oszukuje z małą ikonką? No. Traf to drzewo, nie jest aż takie kurczę małe. Izdiś, bo mi chyba nie odpisałeś o tym twoim streamowaniu, byłem ciekaw. No pewnie, że nie, napisałeś. Zostawił suba i opluł, poszedł sobie. Dobra, dorzucamy dechy i możemy iść spać. Niech sobie czas ucieka. Chyba w ogóle kupię następnego dnia kolejne sloty w ekwipunku. Co wy na to? Mówisz, że miałem silnik w skrzynce? To sprawdzimy zaraz. Wydaje mi się, że nie mam, ale może się mylę. Mówisz adreses, to nie zwróciłem uwagi. Jak kiedy? W czasie wolnym. Albo zamiast spania najlepiej. Po co spać? Bez sensu. No to wygląda. To jest silnik. No dobra, niech będzie. To sobie zostawimy w takim razie tutaj rękawice i weźmiemy silnik. Tylko nie wiem, czy to jest ten dokładnie. Wróć. To co jeszcze trzeba?
Zapraszam o 10 i potem o 18. Dobra, dobra, tak tylko mówi, a potem znowu pójdzie szukać pracy i nie będzie nic ze streama. Już ja wiem, już ja wiem. Copper bary potrzebuje tak po prostu? No dobra, no to zrobię copper bary, to nie jest jakiś super problem. Te małe piecyki, one robią równie szybko co ten duży, tak? Tylko mają mniejsze możliwości. To musimy iść po copper. Idź po copper, synu. Z moim nowym kill-offem, słuchajcie, który jeszcze nie był wykorzystywany do tej pory. To teraz możemy poszaleć. I leży 15 barów w skrzyni. To czemu mi nie pokazało? W sensie, no bo zwykle pokazuje z zawartości skrzyń, a nie tylko z mojego plecaka. No cześć, Bushi, słucham, słucham. Ty faktycznie jest. To czemu mi nie pokazało na liście? Dziwna akcja. A, dobra, bo to pokazywało tam. Masz rację, dobra, to nie powinno nawet to pokazywać, więc okej, okay, wszystko się zgadza. Cyk. Cyk. I patrzcie, kończymy trójkołowca. Dzień dobry. Sam zrobiłem. Sam też tym mogę jeździć, czy to jest tylko do... czy to jest tylko do questa, do oddania, do sprzedania? Ja w ogóle nie chcę nic mówić, ale na tym streamie się wypowiadają tylko suby. O, i to jest społeczność, o jaką się walczyło. Fast travel tylko. A, to też fajna opcja. Dobra, oddajmy. No, 1800, zobaczcie. Dużo expa, trochę repa. To jeszcze zobaczmy, co w takim razie mogę więcej zabrać z listy. Ej, ja mogę więcej ich zrobić. Co wy na to, żeby kolejne machnąć, jak już potrafimy? Opowiedz mi coś o PGG i organizowanych Pogradajmy. Zainteresowało mnie to w sumie, tylko nie wiem, na ile zwykły gracz i streamer mógłby znaleźć tam coś dla siebie. To znaczy, przede wszystkim Pogradajmy jest w Poznaniu organizowane przez PGG, ale nie jest inicjatywą PGG. To jest inicjatywa Schemata, który działa w Krakowie albo w Katowicach, już teraz nie pamiętam. A my po prostu, Pogradajmy z inicjatywą, która odbywa się w tym samym czasie w 12, 13, może nawet już teraz więcej miast w Polsce. I po prostu PGG, czyli Poznańska Gildia Graczy, zajmuje się tworzeniem tego wydarzenia na terenie Poznania. A samo PGG, no, istnieje już chyba kilka lat, ile to nawet nie wiem, 4, 6, coś, 6 chyba. Chyba 6 lat istniejemy, tak. No i my się zajmujemy jeszcze innymi zupełnie rzeczami. Na przykład... Jutro albo pojutrze pojawi się zwiastun naszego Game Jamu. Teraz po raz czwarty w tym roku będziemy organizować Game Jam, czyli takie maratony tworzenia gier. Nasz jest dedykowany osobom z niepełnosprawnościami. Uczymy deweloperów robić gry, które są przystosowane, które są tak dostępne, takie modne słówko ostatnio, dostępne. No i mają 48 godzin właśnie na zrobienie gry dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ja na przykład będę jeszcze prawdopodobnie na koniec tego roku albo na początku przyszłego roku w ramach PGG organizował na Uniwersytecie Trzeciego Wieku spotkania dla seniorów, gdzie będę seniorom prezentował gry jako alternatywny sposób spędzania czasu dla nich, gdzie będę im przedstawiał właśnie, gdyby co mogą wyciągnąć, w jaki sposób mogą skorzystać grając w gry. Będę próbował oswoić ich z technologią i dobrać gry, które są do ich poziomu w miarę dostosowane, nie? Słuchajcie, chyba zrobimy jeszcze jedno to, bo mi się to podobało nawet. To było skomplikowane i przyjemne. No, ale stowarzyszenie potrzebuje właściwie każdego, kto jest gotów przyjść i pomóc. I najlepiej jak w ogóle jeszcze ma swój jakiś pomysł na zrobienie czegoś ciekawego, właśnie takiego... około edukacyjnego. Ale wiesz co, no u nas większość osób też nie ma nic wspólnego ze środowiskiem deweloperskim. Co prawda akurat trochę osób ma, ale to jest czysty przypadek. To jest raczej, stowarzyszenie jest raczej grupą po prostu entuzjastów. Thank you.
Spoko Ashton, trzymaj się. Dzięki za odwiedziny i do następnego, bajo. Dobra, wybieramy to i jeszcze raz. Co ja tu mam zrobić? Na pewno te materiały. Ja je chyba wrzuciłem do skrzyni z powrotem. Więc ogarniemy raz, dwa. To na pewno. Na pewno copper bary, 5 sztuk. No to teraz to już szybko pójdzie, jak ja wiem, co mam robić. Dobra. Ach, dobra, to będziemy musieli zatrzymać w takim razie iron bary znowu. Leder. A leder to muszę z kolei pozyskać stąd. Tak jak mówię, Bushi, jeśli masz jakiś pomysł na zrobienie czegoś, jakiejś inicjatywy, która wcale nie musi być jakoś tam, wiesz, super merytoryczna, to może być na przykład po prostu spotkanie dla graczy, którym ty się zajmiesz, które ty zorganizujesz, ogarniesz miejsce, w którym to się może wydarzyć, zapewnisz jakieś atrakcje, będziesz hostem wydarzenia i tak dalej, no to wtedy, wiesz, rzucasz inicjatywę, dobieramy ci ludzi do projektu i jest działane. To na tej zasadzie działa i tak to wygląda. Plus oczywiście, no, ludzie też głównie wspierają te nasze główne projekty, a naszymi głównymi projektami, no, jest ten jam, o którym mówiłem, który jest co roku, no i wystawianie się na PGA i na Perkonie. Nie, oszust, jak gdyby nie ma jakiegoś konkretnego celu, to po prostu mają być gry w jakiś sposób dostosowane, nie? Jak gdyby chodzi o to, żeby projektując gry podczas tego game jamu, zastanowić się, co właściwie osoby z niepełnosprawnościami potrzebują, jakie są ich ograniczenia, jakie są różne grupy, jak im można pomóc. To nie chodzi o to, żeby robić teraz tylko i wyłącznie gry, które są zrobione od podstaw z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Głównie nam chodzi o to, żeby normalni deweloperzy, żeby normalni ludzie, którzy tworzą gry na co dzień zawodowo, żeby potrafili dobrać różne opcje, które są proste i tanie we wprowadzeniu do ich gier, a które jednocześnie otworzą grę na spore nowe grono osób, które inaczej nie mogłyby w ogóle mieć do nich startu, nie? O to chodzi. To są naprawdę tak proste rzeczy, jak zrobienie tła pod napisy, albo wybranie wielkości fonta w napisach, nie? Albo w ogóle po prostu dodanie napisów. No i inne też proste sztuczki. Oczywiście uczymy też dużo bardziej zaawansowanych rzeczy, ale to od prostych rzeczy się zawsze zaczyna. Dobra, bo ja się znowu zamyśliłem i znowu nie wiem, co ja robię. Jedno siedzenie. To jeszcze musimy zrobić bronz bary kolejne. Sztuk dwie przynajmniej. A żeby zrobić bronz bary, to ja muszę mieć więcej copper wara. To idziemy do kopalni, pierwszopoziomowej. Była, Poppy, nawet było kilka, bo teraz nie wiem, czy mówisz o grze, która była robiona u nas na Game Jamie, bo była taka. Ona nawet chyba nie wygrała jamu, ale zdobyła wyróżnienie i oni z tym wyróżnieniem pojechali na Digital Dragons i na tych Digital Dragons z kolei coś wygrali z trochę już usprawnioną wersją tej gierki. Tak, CD Action jakieś 3-4 miesiące temu pisało o tym temacie, a u nas w stowarzyszeniu zajmujemy się tym już od lat, no, czterech, no bo w tym roku będzie czwarta edycja jamu. Zresztą w tym artykule na CD Action, o którym mówisz, o nas też wspominali. A my dosłownie jutro albo pojutrze będziemy publikować zwiastun kolejnej wersji wydarzenia. O, dużo. Dawać. O, to ciekawe, Poppy. To nawet nie wiedziałem, że już podejmowaliście tematu kiedyś.
Dobra, starczy chyba tego, nie? Więcej nie potrzebuję. Mówię, że starczy, ale dalej łupię, nie? Ja to nie potrafię. Nie potrafię zestopować. Gozda Streamers Live klejasz? Kojarzę gierkę. Wygląda nawet całkiem przystępnie, wygląda całkiem przyjemnie. Wykop wszystko, przyda się kiedyś. Niby tak, ale już nie chcę czasu marnować. Dobra, słuchajcie. Idziemy i robimy to, bo ja nie mogę dzisiaj cały dzień streamować. Tak już przedłużyłem ponad 30 minut ponad to, co planowałem. Więc zróbmy, co należy. Czemu tu nie ma wyjścia? Są wszędzie drzwi, ale tylko jedne działają. Najgorzej. Nie jestem plebem. Możesz. To propos streamowania? No obawiam się, że nie, że są inne obowiązki, którym muszę również poświęcić dzisiaj jeszcze czas. Skóra, czy ona się zrobiła? Sztuk dwie się zrobiło, a ile ja potrzebuję? Do tego siedzenia? To, idealnie. Dobra, czyli teraz mam trzy, tak? Czy ja zrobiłem wcześniej? Nie, mam dwa. Ale ja dwóch potrzebuję, dobra, to wszystko się zgadza. Cyk. Dobra. Tu już jedną też tu rzucimy. Brąz miałem zarzucić, pięknie. Niech się robi. To teraz silnika mi będzie brakować, to już sobie wymienię za te punkty. Czy te Streamers Life to coś w stylu Tube Tycoon? Ale no powiedzmy. Tylko, że jest dużo bardziej rozbudowane. Takie streamer simsy bym powiedział bardziej. Dobra, słuchajcie, oddajmy w takim razie miecz. Tylko nie wiem komu i gdzie mam to zrobić. Tam uciekł sobie Pinky. Tu jest Django. Dobra, idziemy do Django oddać mu miecz. I z Gailem jeszcze mamy pogadać. Dobra, to też możemy zrobić dzisiaj. Jest dopiero 18, więc jeszcze powinniśmy zdążyć. Jakiś żarcie z ryby mi oddał. No dobra, niech będzie. Ta gwiazdka na górze nade mną to prawdopodobnie jest Gail właśnie. Nie brakuje silnika, jeszcze dwa są w skrzyniach. Dobra, że wy wiecie lepiej ode mnie, co ja mam w skrzyniach. Tu schodzi, Jesus. Czekaj. Czy ja mam zrobić przystanki teraz? Totalnie, mam zrobić teraz przystanki. Ale to najpierw zrobimy sobie... no ten trójkołowiec, ten Didi. Który... Co tu jest? A, to jest jeden z tych przystanków. Dobra. To do Petry będziemy musieli iść, żeby dostać schemat budowy tego. No dobra, to się zrobi. To easy. My zazwyczaj wiemy lepiej, co się dzieje w grze niż ty. No to prawda, to już się powinienem przyzwyczaić. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, pograliśmy dzisiaj długo, dużo więcej niż zwykle, także ja czuję się spełniony, jeśli chodzi o streama i będę uciekał, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dzisiaj jest środa, to ja będę w piątek prawdopodobnie streamował. No, w piątek koło 19 się możecie spodziewać streamka. A póki co uciekam, także buziaczki, trzymajcie się, ciepło i do usłyszenia, pa, pa.